witam wszystkich na kolejnym spotkaniu Kassler w Gdańsku. Dzisiejszy wykład wygłosi Przemysław Hankus z Uniwersytetu Wrocławskiego. Będzie nam opowiadał o tym, jak wyglądają sprawy międzynarodowe w ujęciu libertarianizmu. Oddaję głos dla naszego prelegenta. Powitajmy go gorącymi brawami. Bycie, mimo tych cudownych problemów technicznych, dziękuję też za cierpliwość. Jestem już drugi raz mam przyjemność gościć w Gdańsku z wykładem. Kilka miesięcy temu miałem okazję na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pierwotnie miało się odbyć nasze spotkanie, miałem okazję wygłosić referat na konferencji poświęconej bezpieczeństwu szeroko pojętemu. Referowałem temat, który tak nieco prowokacyjnie zatytułowałem państwo jako podstawowe zagrożenie dla bezpieczeństwa. Zbudził wtedy niemało kontrowersji i dosyć żywiołą dyskusję. I mam nadzieję, że podobnie będzie i tym razem. To znaczy, że omówienie pewnych aspektów stosunków międzynarodowych, pewnych elementów teoretycznych, które wiążą się z tą dyscypliną właśnie w ujęciu, czy też przez pryzmat myślenia libertariańskiego również wielu z Was zainspiruje, w jakiś sposób intelektualnie pobudzi i też myślę, że skłoni do refleksji, do ciekawych pytań. Jak zamierzam poprowadzić swoją prezentację? Przede wszystkim, jako że będziemy rozmawiali o pewnej tematyce w ujęciu wybranego nurtu teoretycznego, czy też sposobu myślenia, to oczywiście nieodzowny będzie powiedzenie kilku słów, chociażby takich kluczowych punktów dotyczących tegoż właśnie nurtu, czyli libertarianizmu. Następnie kolejna kluczowa rzecz dla tej prezentacji to będzie omówienie państwa, jego istoty jako tego podstawowego aktora stosunków międzynarodowych, bo no wiadomo jeszcze, prawda, Nie żyjemy w rzeczywistości anarchokapitalistycznej, czyli pełnego anarchizmu, czyli w świecie bezpaństwowym. Także nieodzownym wydaje się poruszenie jednak tego tematu świata państw, tak jak on wygląda na dzisiaj. I następnie przejdę do omówienia poszczególnych elementów, które w sposób nierozerwalny wiążą się ze stosunkami międzynarodowymi. I postaram się zrobić to w ten sposób, że najpierw każdy z tych elementów zaprezentuje w ujęciu takim czysto teoretycznym, modelowym, tak jak to jest prezentowane w pracach teoretyków libertariańskich, w szczególności w pracach Mareya Rothbarda. Następnie odniosę te właśnie ustalenia bardziej do sytuacji rzeczywistej, czyli tego, jak w dzisiejszych uwarunkowaniach te, a nie inne ustalenia libertarian mogą być przydatne w analizie, bądź też jakie tutaj pojawiają się sprzeczności i jakie rozwiązania są w tej materii proponowane. Na samym końcu oczywiście kilka wniosków, czy też postulatów, które libertarianie wysuwają właśnie w odniesieniu do spraw międzynarodowych. I na samym końcu postaram się też wypunktować kilka takich, moim zdaniem, najbardziej jaskrawych wątpliwości, które pojawiają się w kilku przynajmniej z tych omawianych przeze mnie elementów. I mam nadzieję, że wyłapiecie także kilka innych, których na przykład ja nie wyłapałem, albo które mnie wydały się osobiście mniej istotne. Także będziemy mieli także po tym wykładzie możliwość porozmawiania na ten temat, omówienia. A zatem przechodząc do tego mówienia libertarianizmu, przynajmniej w tym rozumieniu, w jakim ja się będę nim posługiwał, można powiedzieć w takim skrótowym wydaniu, że jest to radykalna filozofia wolności. Niektórzy mówią, że jest to skrajnie posunięty indywidualizm. W każdym razie jest to pewna szkoła myślenia, pewien sposób myślenia, który zasadza się jakby na takich, często to słyszymy, aksjomatach, czy też zasadach, czyli w zasadzie na takich dwóch aksjomatach kluczowych, czyli samoposiadania, czy też moim zdaniem lepszą tutaj nazwą jest ta sugerowana przez doktora Jurusia, czyli autowłasności.
bo posiadanie to nie zawsze musi oznaczać własność, prawda? Ktoś może mi ukraść samochód, jest wtedy posiadaczem tego samochodu, co nie znaczy, że jest jego właścicielem. I podobnie tutaj w przypadku własności naszego ciała, żeby to faktycznie odzwierciedlało istotę tej zasady, no, to lepiej jest ją określić jako zasadę autowłasności. Druga, która się z tym wiąże, to jest zasada nieagresji i jakby wiążąc ze sobą te dwie zasady, możemy zbudować cały logiczno-dedukcyjny system, na bazie którego zbudujemy całą jakby naszą filozofię, cały nasz sposób myślenia dotyczący relacji międzyludzkich i łącznie możemy także wydedukować pewne zasady prawa czy też sprawiedliwości, ustalić, jakie postępowanie jest słuszne czy też sprawiedliwe, a które już nie, i które z działań powinny podlegać karze, które nie. Jaka ta kara wtedy powinna być, to już jest oczywiście kwestia, no nie to inny temat na inną rozmowę, ale generalnie opierając się na tych, powiedzmy, kryteriach wyjściowych, możemy taki system logiczno-dedukcyjny zbudować. I właśnie w oparciu o ten system możemy opisać świat jako świat oparty na systemie dobrowolnych wymian, który skądinąd bardzo mocno wiąże się, czy też przenika się w pracach teoretyków szkoły austriackiej, którzy także opisują świat wychodząc z założenia dobrowolnych relacji międzyludzkich, relacji rynkowych, czyli pozbawionych zewnętrznej interwencji. To jest jakby, powiedzmy, ta sytuacja wyjściowa i dopiero w następnej kolejności budowane są opisy relacji, w których pojawia się podmiot interweniujący, jak strona trzecia, kiedy pojawia się element przymusu, tak? Ale generalnie tą bazą zarówno dla libertarian, czy dla Austriaków jest opis tych pewnych relacji, które zachodzą dobrowolnie, relacji opartych oczywiście na aksjomacie ludzkiego działania. I ostatnia z kwestii, którą chciałbym tutaj zasygnalizować, to jest taka, że w swojej analizie raczej będę się odwoływał do ustaleń teoretyków z nurtu anarchokapitalistycznego, aniżeli z innych nurtów, chociaż też zasygnalizuję w podsumowaniu na samym końcu, że takie też nurty istnieją i jak one z kolei się zapatrują na pewne z tych zasygnalizowanych kwestii. Niemniej podstawą mojej analizy będzie nurt anarchokapitalistyczny. Przechodząc do, tak powiem, naszego kluczowego aktora w stosunkach międzynarodowych, czyli do państwa i jego ujęcia przez pryzmat prac anarchokapitalistów libertarian, można by było zdefiniować państwo w rozumieniu kilku takich kluczowych wyróżników, które odróżniają akurat ten podmiot od wszystkich innych podmiotów. Przede wszystkim jest to podmiot, który powstaje na drodze podboju, czyli agresji jednej grupy na drugą grupę, gdzie ta pierwsza grupa, podbijając tą drugą, ustanawia taką relację, można powiedzieć, pasożytniczą, tak? Czyli że wykorzystując te znane z pracy Oppenheimera środki polityczne, grabi tych, którzy swoje działania opierają na środkach ekonomicznych. Czyli jedni są producentami, jedni coś wytwarzają, a drudzy, korzystając z aparatu przemocy i przymusu, tych, którzy produkują, pozbawiają owoców ich pracy, po prostu, można powiedzieć, no, ich wykorzystują. Czyli że państwo jest pewną taką strukturą, gdzie jedna grupa żyje na koszt drugiej grupy. Tak? Czyli jeżeli w kolejnym punkcie widzimy, że mamy ten monopol na opodatkowanie, czyli innymi słowy monopol na dokonywanie interwencji dinarnych, to znaczy tyle, że powstaje w tej danej grupie, kiedy już wyłania się państwo, podział na tych płatników i konsumentów podatku, czyli tych, którzy wypracowują pewną wartość daną, pewne dobra, i tych, którzy z tego następnie korzystają. Oczywiście logicznie rzecz biorąc, najpierw ta grupa, która, powiedzmy tak po marksistowsku, wyzyskuje, musi oczywiście odczekać chwilę, żeby było co wyzyskać, tak? Ale generalnie schemat tego działania, tego postępowania pozostaje ten sam. Tutaj w nawiasie w tym punkcie dotyczącym opodatkowania napisałem wyłączność ze znakiem zapytania, to z tego powodu, że no, poza państwem
który jest tym monopolistą, można powiedzieć, że jest jeszcze inny monopolista na tego typu działanie, jakim jest mafia. Stąd nie napisałem, że jest to wyłączność, no bo można powiedzieć, że mafia też stosuje tego rodzaju działanie, czyli siłowe wymuszenie środków na swoje funkcjonowanie. No ale to, tak jak mówię, jest to trochę temat na inną dyskusję. W każdym razie myślę, że ta myśl przewodnia, która stoi za tym punktem, jest raczej zrozumiała. Co dalej się z tym wiąże? Właśnie Państwo, wykorzystując to, że może przymusowo pobierać środki na swoje istnienie, na swoje funkcjonowanie, ustanawia szereg monopoli, którymi posługuje się na co dzień, by to swoje istnienie podtrzymać, by stworzyć takie przeświadczenie, że jest potrzebny, tak? Że wykonuje pewne działania, czy dostarcza pewnych dóbr, czy świadczy pewne usługi, które są powszechnie uznawane, uważane za konieczne, korzystne i że właśnie tylko ta grupa może je zapewnić. I to są klasycznie rozumiane usługi ochrony, rozstrzygania sporów, czyli można powiedzieć taki aparat, który ma chronić nasze prawa, nasze wolności, naszą własność i rozstrzygać spory, które na tym tle będą wynikały. Ale co jest paradoksalne, co często zauważa, definiując Państwo w swoich pracach Hans Hermann Hoppe, jest to o tyle dziwna, paradoksalna sytuacja, że mamy tutaj do czynienia z arbitrem, który nie dość, że arbitralnie może ustalać cenę za świadczone przez siebie usługi, to jeszcze na danym obszarze, tak, na którym jest tym monopolistą, rozstrzyga wszystkie spory, a zatem także i te spory, w których sam występuje jako strona. Tak? Czyli ciężko wtedy jest mówić o tym, że zasada, słynna zasada, że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie, zostaje zachowana, jest ona tutaj w ewidentny sposób łamana. No niemniej jednak, jeżeli byśmy sprowadzili to rozumowanie na poziom niższy, tak? Czyli jeżeli ktoś przyszedłby do Was i zaproponował, powiedzmy, taki rodzaj umowy, że Wy mi zapłacicie każdą sumę, jakie ja od Was zażądam, ale dzięki temu ja rozstrzygnę wszystkie Wasze spory, a nawet te spory, gdzie będziecie chcieli rozsądzić jakiś spór, którego ja jestem stroną, no to raczej nikt by nie przystał na takie rozwiązanie. No niemniej jednak Państwo opiera się na tego typu funkcjonowaniu i albo sobie większość osób nie zdaje z tego sprawy, albo przymyka na to oko, mówiąc, że no ale no przecież Państwo musi to robić, bo kto inny by to zrobił, prawda? I ostatnia z kwestii, to jest kwestia dotycząca pieniądza, czyli w pewnym stopniu ułatwienie sobie zadania przez Państwo, czyli poza tym, że wymusza te opłaty poprzez interwencje binarne, to jeszcze tworzy tak zwaną iluzję podatkową, czyli za pomocą inflacji, długu publicznego i innego rodzaju mechanizmów, które są tutaj zbliżone, tak czy inaczej wymusza od nas pewne środki, nawet jeżeli nie robi tego wprost, expressis verbis, nawet jeżeli to nie jest nazwane jako podatek, to i tak w pewnym stopniu dokonuje tego wywłaszczenia, dokonuje tego przejęcia całości lub części naszych dóbr. A zatem, jak widzimy, no jest to pewna relacja, można powiedzieć, taka drapieżnika i ofiary, tak? Czyli jest jakaś strona silniejsza, która wykorzystuje swoją pozycję, bo następuje klasyczny przykład koncentracji korzyści i rozproszenia strat. Tak? Korzyści dla pewnego aparatu biurokratyczno-administracyjnego, dla urzędników państwowych są jasne, widoczne gołym okiem i skoncentrowane, ale straty, które ponosimy wszyscy, są jednostkowo na tyle nieduże i na tyle rozproszone, że ciężko jest po prostu zmobilizować się razem w celu zaprzestania tego, albo przynajmniej zmian. I dzięki temu między innymi Państwo i jego apologeci dalej mogą twierdzić, że to jest potrzebne. A zatem, jeżeli wiemy już mniej więcej, jakie są podstawy teoretyczne naszej analizy, jaki jest podstawowy podmiot, który uczestniczy w tej całej grze, możemy teraz przejść do omówienia tych poszczególnych elementów, które zaznaczyłem na wstępie. Jako pierwszy, myślę, najważniejszy, to jest oczywiście prawo. I teraz różnica między prawem takim rozumianym
libertariańską, czy też ogólnie zdroworozsądkowo, a prawem międzynarodowym publicznym w szczególności jest taka, że o ile w przypadku prac libertariańskich zawsze jest mowa o podmiocie prawa, jakim jest jednostka, o tyle w prawie międzynarodowym zazwyczaj mówi się o jakimś bycie kolektywnym, czyli że państwo musi coś zrobić, albo że w przypadku takim takim to państwo jest za coś odpowiedzialne, czy jeżeli ktoś nie wykonał jakiegoś działania, jakiegoś zobowiązania, to państwo jest temu winne i tak dalej, i tak dalej. Czyli za każdym razem pada sformułowanie dotyczące bytu kolektywnego. I tak nie wiem, czy kiedykolwiek spotkaliście się z jakąś informacją, z taką sytuacją, że dany urzędnik, który podjął jakąś decyzję, która miała pewne reperkusje międzynarodowe, to znaczy, która naruszała pewne postanowienia prawa międzynarodowego, czy on został bezpośrednio kiedykolwiek pociągnięty do odpowiedzialności, czy też zawsze to wszyscy kolektywnie odpowiadamy i jest uznane to na takiej zasadzie, że no to na przykładowo, że to Polska czemuś zawiniła, a nie urzędnik X czemuś zawinił. Czy znacie jakikolwiek taki przykład? Częściowo miało to miejsce w czasie procesu norymberskiego, gdy To jest przywódców III Rzeszy pociągnięto do osobistej odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę w czasie wojny. No ale na przykład dzisiaj... Ale jednak to jest raczej dzisiaj ewenement niż... Dzisiaj możemy się spotkać z taką instytucją, jaką jest Międzynarodowy Trybunał Karny, który de facto też ma jakby zerwać z tym traktowaniem pewnych działań kolektywnych, czyli zerwać z tą odpowiedzialnością zbiorową i sądzić bezpośrednio osoby za ich działania, czyli czy to będzie jakiś dyktator, czy inny wataszka. Przestaje obowiązywać względem niego wszelki immunitet dyplomatyczny, czy jakikolwiek inny związany z wykonywaną funkcją i teoretycznie on powinien być pociągnięty do odpowiedzialności. No ale znowu, czy słyszeliście, żeby ktokolwiek względem danej osoby, jeśli toczy się postępowanie przed MTK, został za ten czyn skazany, albo nawet jeśli został skazany, czy taka kara jest w ogóle adekwatna do popełnionej zbrodni, czyli na przykład wymordowania kilku milionów osób, a jako kara jest na przykład dożywocie w ekskluzywnym więzieniu w Holandii. No, możemy sobie zadać pytanie, prawda, czy taką funkcję powinno spełniać prawo. Ale mówię, to jest jakby pierwszy stopień tej niezgodności myśli libertariańskiej dotyczącej prawa na tym poziomie podmiotowym. Tak? Czyli widzimy, że ciężko jest tutaj mówić o klasycznej odpowiedzialności, jeżeli nie ma jasno zdefiniowanego podmiotu, którego prawo ma dotyczyć. Co więcej, bardzo często w prawie międzynarodowym spotyka się z próbą uczynienia z prawa kolejnego elementu demokratyzacji w cudzysłowie życia. To znaczy, że uznaje się, że większe prawo właśnie do czegoś ma jakiś byt bardziej liczny czy też silniejszy. Tak? Czyli, że większe prawo powinno przysługiwać mniejszościom, przykładowo, a nie jakiejś jednostce. To znaczy, że przestaje obowiązywać de facto, nawet de jure, ta równość wszystkich wobec prawa, a to prawo zaczyna być różnicowane w zależności od tego, do jakiej grupy ktoś przynależy. Tak? Czyli na przykład prawo ludów kolonialnych jest nieco inne niż prawo tak zwanych narodów cywilizowanych. Inne z kolei ponoć prawo ma przysługiwać grupom, które dążą do secesji, o czym też później powiem, a z kolei też inne prawo przysługuje funkcjonariuszom międzynarodowym, na przykład ambasadorom, którzy mają szereg przywilejów i immunitetów, które to przywileje i immunitety nikomu z nas nie przysługują. A jeśli widzimy, znowu jest to zróżnicowanie pod względem podmiotowym, czyli uznanie, że pewne grupy czy pewne jednostki mają więcej praw i powinny mieć więcej praw niż inne. Kolejna z ciekawych kwestii, która się wiąże z prawem, to jest podnoszona też przez Rothbarda, krytykowana przez niego, próba zestawienia czy też zrównania ze sobą umów z traktatami. Dla Rothbarda jest to o tyle nieuzasadnione, zrównanie to też próba jakby pogodzenia tych dwóch światów, z tego prostego powodu, że o ile w umowie mamy do czynienia z przeniesieniem praw własności, o tyle w przypadku traktatów tego przeniesienia tych tytułów praw własności nie ma, to z tego prostego powodu, że
zdaniem Rothbarda i innych libertarian, no państwo nie jest właścicielem niczego de facto. Tak? Bo wszystko, co państwo ma, zostało odebrane poprzez agresję, prawda? Poprzez zainicjowanie przemocy, złamanie aksjomatu agresji. To znaczy, że jest to własność, która jest nieusprawiedliwiona w żaden sposób. To znaczy, że państwo, jego urzędnicy czy też rząd, w żadnym wypadku nie można powiedzieć, że jest sprawiedliwym właścicielem terytorium. Oczywiście nie jest właścicielem nas, jako ludności, czy też innych dóbr, innych rzeczy, które się w tym państwie znajdują. To znaczy, że nie może dysponować w dowolny sposób w traktatach tymi atrybutami, tak jakby były one własne, prawda? Ja na przykład, jeżeli mam, powiedzmy, swój samochód i chcę go komuś sprzedać, to dokonuję umowy, która dotyczy mojej własności, tak? Natomiast jeżeli urzędnicy, czy też dyplomaci, czy też inni przedstawiciele państwa na tym poziomie międzynarodowym podpisują jakieś na przykład traktaty o zmianie granic, czy też traktaty o przekazaniu czegokolwiek, czyli na przykład jakiegoś uzbrojenia, czy innego sprzętu, no to znowu w tej umowie te przedmioty własności są traktowane, jakby one należały faktycznie do tych przedstawicieli, do tych państw, a tak nie jest. W związku z czym, o ile można mówić o czymś takim jak świętość umów, no to zdaniem Rothbarda analogiczne twierdzenie o świętości traktatów no jest nieuzasadnione. Z tego prostego powodu, że nie zachodzi tutaj przeniesienie prawa własności. Teraz tak można powiedzieć w następnym punkcie, tak trochę po stunerowsku, że podobnie jest, jeśli chodzi o dziedziczenie. Że nie można mówić o tym, jakoby podpisane dziesięciolecia temu traktaty międzynarodowe miały nas też obowiązywać, ponieważ one powinny obowiązywać tych, którzy je podpisali. I tylko ich i ewentualnie tych, którzy wtedy też byli na świecie i mogli przynajmniej w sposób dorozumiany wyrazić na to zgodę. Natomiast jeżeli taki traktat miałby w dalszym ciągu obowiązywać, no to należałoby każdorazowo nowego obywatela, tak to nazwijmy, w jakiś sposób zapytać. Nawet jeśli nie pytać, to uzyskać chociażby w jakiś sposób jego opinię, jego zdanie na ten temat. Czy on wyraża na to zgodę, nie wyraża na to zgodę, jest mu to totalnie obojętne, etc. A czegoś takiego nie ma. W związku z czym, idąc tokiem rozumowania Spoonera, można było dojść do wniosku, że większość dzisiejszych umów międzynarodowych, które podpisała Polska, czy też wcześniej PRL, nas nie obowiązuje. Tak, czyli że szereg, jeśli nie wszystkie z tych umów są elementem przyszłości. I ostatnia z tych kwestii, ja ją szczerze i postaram się rozwinąć na końcu, dotyczy umów traktatów pokojowych. Jest to tyle ciekawe, że Rothbard w swoich pracach bardzo często pisze, że w zasadzie umowy pokojowe to jest jedyny rodzaj umów, na które powinni zgadzać się libertarianie, które powinni wymuszać niejako na swoich rządach. Czyli, że jeżeli trwa jakiś konflikt, jakaś sytuacja sporna, no to należy przed tym możliwym, to jest to możliwe. Dlaczego jest to problematyczne? Powiem na końcu. Jak wspomniałem, traktaty pokojowe, wiadomo, odnoszą się do sytuacji, gdy istnieje pewien spór. Teraz znowu, w sytuacji modelowej, takiej, prawda, idealnej, no wojna jest oczywiście w libertariańskim świecie, w libertariańskim rozumieniu, no w żaden sposób nieuzasadniona, nieusprawiedliwiona, no bo jest to w bardzo prosty, oczywisty sposób pogwałcenie jednej z tych podstawowych zasad, jaką jest zasada nieagresji, prawda? W każdej wojnie giną ludzie, nie zawsze ci, którzy akurat są czemukolwiek winni, często są to nie ludzie cywile, którzy akurat znaleźli się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. No i stąd też wojna jako taki koncept jest czymś, co w takim libertariańskim idealnym świecie powinno w ogóle zniknąć. Ale mówię, to jest oczywiście sytuacja idealna, to jest model. Jak z kolei, jakbyśmy tak spróbowali przenieść tę analizę na świat obecny, dzisiejszy, czyli jak poradzić sobie z wojnami, konfliktami, które oczywiście istnieją, nawet dzisiaj mają miejsce gdzieś niedaleko od naszych granic. Jak sobie z tym poradzić, używając tej libertariańskiej analizy? Otóż jest kilka, powiedzmy, rodzajów działań zbrojnych wojny, które możemy dopuścić w ramach analizy libertariańskiej. Pierwszym z nich to jest klasyczna samoobrona. Tak? Czyli tak jak mamy na poziomie jednostki, w momencie kiedy jedna jednostka atakuje drugą, to ta, wobec której agresja została zainicjowana,
jest niejako, może być zwolniona z tego, żeby nie stosować agresji. O ile oczywiście ktoś nie jest pacyfistą, bo może być, ale zakładając, że nie jest, może oczywiście użyć w odwecie siły względem napastnika. I podobnie jest tutaj, jakbyśmy tak chcieli przenieść tą analizę jednostkową na poziom wyższy, poziom państwa, że to państwo, które zostało zaatakowane, ma pewne prawo do tego, żeby się bronić. Po prostu, tak? Jeżeli traktujemy wtedy bardziej minarchistycznie państwo jako pewną agencję ochrony, to oczekujemy, że ta agencja ochrony ochroni nas przed zagrożeniem zewnętrznym. Jeżeli można, ja chciałem tutaj sprostować, bo zdaje mi się, że wyraziłeś się trochę nieprecyzyjnie, że w przypadku, gdy możemy użyć agresji w przypadku, gdy wcześniej agresja zostanie przeciwko nam użyta. Tutaj lepszym sformułowaniem byłoby chyba użyć przemocy, bo jakby samo słowo agresja zakłada inicjację przemocy. Natomiast przemoc użyta w odpowiedzi na cudzą agresję nie jest już agresją, ponieważ przemoc została zainicjowana przez drugą stronę. Jasne. Tak, czyli możemy użyć tej siły w odpowiedzi na agresję. Tak, sami nie inicjujemy agresji, ale używamy siły w odpowiedzi jako samoobronę. Tak, czyli na tym poziomie wyższym, że państwo broni się przed państwem agresorem. Z kolei najbardziej taki, można powiedzieć, wpisujący się w idealny z libertańskiego punktu widzenia model prowadzenia działań zbrojnych to jest partyzantka, ale znowu pod pewnymi warunkami, pod pewnymi obostrzeniami. Przede wszystkim, że jest to działanie w pełni dobrowolne, to znaczy, że nikt nikogo nie zmusza do udziału w takiej partyzance, bo jeżeli ktoś nie chce się akurat bronić przed tym agresorem, bo uważa, że w sumie jak ustanowią te, jak ten agresor ustanowi rządy, to będzie mi lepiej, ja się nie sprzeciwiam, albo na przykład szkoda mi na to siły, energii i czasu, to tego nie robię. Ale generalnie, jeżeli ktoś uważa, że ta sprawa jest warta jego poświęcenia, jego energii, jego środków, to oczywiście może się do takiej grupy partyzanckiej zaciągnąć, tam walczyć. Oczywiście pod warunkiem znowu, że to wszystko jest finansowane dobrowolnie, że wszelkie działania zbrojne, nazwijmy to, czy też szerzej partyzanckie, są prowadzone na tak zwanym, powiedzmy, neutralnym gruncie. To znaczy, że nie rzucamy bomb w mieście na budynki cywilne, znaczy zamieszkane przez cywilów, którzy no, nie mają jakby żadnego interesu, albo w ogóle nie są w żaden sposób zaangażowani w ten konflikt, którzy nie chcą się w to angażować, tak? Czyli że tak trochę jak to było w historii, najczęściej, chociaż nie zawsze, ale że mamy pewne pole bitewne, na którym mamy rozróżnione walczące strony i to jest, powiedzmy, czysta taka sytuacja, można powiedzieć, jak w grze w szachy, tak? Czyli że mamy pewne formacje, które ze sobą walczą i tylko one. I one rozstrzygają między sobą, można powiedzieć, konflikt, spór, zwycięzca, wiadomo, wygrywa. I dlaczego to rozróżnienie jest takie ważne? Ponieważ no, dzisiejsze wojny, jak to pisze Hoppe, wojny demokratyczne, w przeciwieństwie do wojen monarchicznych, właśnie odeszły od tego modelu walki tych wojsk, czy też różnych dywizji na polu bitwy, daleko od zabudowań. Zmieniło się to w ten sposób, że dzisiaj wojna jest praktycznie wojną totalną. Znaczy, używa się w zasadzie wszelkich możliwych środków, by nie tylko zniszczyć armię wroga, ale wręcz zniszczyć mieszkańców tego państwa, z którym walczymy. Czyli jest to, można powiedzieć, walka na wyniszczenie, na anihilację, na zniecenie rywala z powierzchni ziemi. I to jest właśnie, przynajmniej w takim libertariańskim ujęciu, no największe zagrożenie, że nawet jeżeli pewne działania wojenne mogłyby być usprawiedliwione ze względu na cel, na to, że to jest faktycznie wojna w samoobronie, to nie można dopuszczać do tego, że ten odwet, ta odpowiedź będzie nieadekwatna do tego zagrożenia, jakie legło u podstaw rozpoczęcia tego konfliktu, tak? To znaczy, że jeżeli państwo X rzuci na jakieś miasto państwa Y bombę, w której, powiedzmy, w wyniku zrzucenia tej bomby zniknie, powiedzmy, jedna dzielnica, no to
nieadekwatnym wydaje się w tym rozumieniu na przykład zrzucenie bomby atomowej na to państwo Y, bo wtedy, prawda, jest to odpowiedź zdecydowanie przynosząca no, większe spustoszenie niż to, które zostało dokonane w wyniku zainicjowania tej agresji. I teraz o dwóch rzeczach, które się nierozerwalnie wiążą z wojną i z konfliktem. Po pierwsze, kwestia werbowania jednostek czy też ludzi do wojsk, do tych armii, a druga, za chwilę o tym powiem, to jest kwestia używanej broni. I wiadomo, w kwestii poboru, no, podobnie tak jak to było w przypadku omawiania wojny jako złamania zasady nieagresji, tutaj z kolei mamy do czynienia, jeżeli mówimy o przymusowym poborze, z złamaniem zasady autowłasności, tak? Ponieważ jest to próba traktowania mieszkańców, ludzi, którzy żyją na danym terytorium, jako jakichś zasobów własnych, którymi może państwo czy też jego decydenci mogą w dowolny sposób rozporządzać, a wiadomo, że tak nie jest. I stąd taki no, sugestywny cytat z Rothbarda, że to jest niewolnictwo na masową skalę, taki przymusowy pobór. Co się oczywiście z tym wiąże, to także skutek, jaki wywiera pobór na gospodarkę, na ekonomię, bo to jest klasyczne oderwanie człowieka od pewnych działań, które sam chciałby podjąć. Działań oczywiście, tak analizując pod kątem maksymatu działania, które obliczone są na to, żeby zmienić mniej satysfakcjonujący stan teraźniejszy na bardziej satysfakcjonujący stan przyszły, po to, żeby osiągnąć pewien cel za pomocą określonych środków. A taki przymusowy pobór no, pozbawia go tej możliwości. Tak? I jest to no, klasyczny przykład kosztu utraconych szans, kosztu utraconych możliwości. Nigdy nie wiemy, co taki młody człowiek, bo to najczęściej chodzi o młodych ludzi, mógłby zrobić przez ten rok czy też dwa lata swojego życia, gdyby nie musiał iść do armii i na przykład albo walczyć, albo w jeszcze gorszym przypadku zginąć tam na froncie. Prawda? Także poza tym, że jest to nieetyczne, niemoralne od tej strony łamania zasady z autowłasności, jest to także z punktu widzenia takiego utylitarystycznego, no po prostu niekorzystne. Co natomiast w kwestii używanej broni, tak jak wspomniałem, wydaje się nieuzasadnionym używanie na przykład broni masowego rażenia w odpowiedzi na przykład zbombardowanie jednego osiedla. Tak? I o ile na przykład Rothbard bardzo takie pryncypialne stanowisko zajmował w tej kwestii. Twierdził wręcz, że powinno się zabronić produkcji nawet takiej broni. Dlaczego? Dlatego, że w przeciwieństwie do innej broni typu no nie wiem, AK-47 czy granat ręczny, ciężko jest zastosować taką broń selektywnie, w sensie punktowo, czyli w tego agresora, czyli w tego, który dokonuje, znaczy inicjuje agresję. Tak? Jeżeli rzucamy bombę atomową, to nie mamy stuprocentowej pewności, że w wyniku tego ataku zginą tylko ci, którzy faktycznie dokonali tej agresji, czyli że zginą tylko ci, którzy faktycznie zginąć powinni, jeśli uznamy, że powinni zginąć. Prawda? Jest raczej więcej niż pewne, że w wyniku takiego ataku nuklearnego no, straty będą zarówno po stronie tych, względem których kierujemy jakby ten atak odwetowy, tak, przyjmując, że znowu to jest raczej działanie usprawiedliwione, czyli w wyniku samoobrony niż stricte agresja. To poza tym, że właśnie ci agresorzy poniosą stratę, no to jest raczej stuprocentowo pewne, że ucierpią też niewinni ludzie. Stąd Rothbard właśnie dochodzi do takiego wniosku, że aby to ten problem w ogóle wyeliminować, to najlepiej wyeliminować źródło problemu, czyli broń. Ale dlaczego? To jest nie do końca, tak powiem, zgodne z nawet z samym libertariańskim sposobem myślenia. O tym znowu na koniec w sekcji poświęconej wątpliwościom. Kolejna sprawa, dosyć istotna, jeśli omawiamy sprawy międzynarodowe, to jest oczywiście handel międzynarodowy, gospodarka międzynarodowa. I tu pojawia się dosyć istotne, ważne zastrzeżenie, które libertarianizm czerpie właśnie ze szkoły austriackiej. Mianowicie takie, że no, każda interwencja z
strony trzeciej, tego podmiotu interweniującego, w dobrowolne interakcje, dobrowolne kontakty jednostek, które są oparte na jungerowskiej teorii wymiany, no już po prostu z definicji jest zaburzona. To znaczy, że już jakby z definicji wiemy, że skutek takiej interwencji, takiego działania doprowadzi do nieefektywności ekonomicznej, ponieważ strony biorące udział w wymianie no nie będą mogły osiągnąć tego celu, tak? Czyli nie osiągną tego, co chciałyby zrealizować, w ogóle przystępując do tej wymiany. Czyli zawsze będzie jakaś strata, tak? Czyli nigdy nie będzie mógł zajść ten stan optymalny, a nawet jeżeli podmiot interweniujący kopiowałby te działania tych stron biorących udział w wymianie, no to jest po prostu strata czasu i energii, bo nic więcej się nie dzieje poza tym, że jest jakaś dodatkowa czynność wykonana. Tak? I podobnie jest właśnie na tym poziomie międzynarodowym. Każda interwencja państwa w wolny handel w wymianę na poziomie międzynarodowym no jest pewnego rodzaju barierą, jest ograniczeniem, które powoduje to, że jeżeli jednostka, powiedzmy, z kraju X, jednostka z kraju Y chcą ze sobą dobrowolnie wymienić jakieś towary, a nie mogą tego zrobić, bo na przykład jeden z rządów tego zabrania, no to wiadomo, że obie strony na tym tracą. Nikt nie zyskuje, zyskuje tylko ktoś, kto może twierdzić, a dzięki temu zapobiegliśmy, że tamci się wzbogaca naszym kosztem, tak? Bo słynna doktryna, prawda, bilansu handlu zagranicznego, którą Wiscott Igo obalał lata, wieki temu, Frederick Bastiat, a do dzisiaj dziwnym trafem pokutuje na to neomerkantylistyczne myślenie, że jeżeli my więcej sprzedamy, a mniej kupimy, to idziemy na tym lepiej. No, wiadomo, myślę, że w naszym ogóle wiadomo, że tak nie jest, no ale mimo wszystko takie myślenie pokutuje. I oczywiście, jeśli byśmy chcieli rozpatrywać taki idealny model relacji gospodarczych na tym poziomie międzypaństwowym, musielibyśmy dojść do wniosku, żeby one były takie właśnie libertariańskie, to wszelkie bariery, czy też nawet rzeczy, porozumienia, które na pierwszy rzut oka nie wydają się barierami, czyli na przykład takie klasyczne umowy o wolnym handlu, też powinny zostać zniesione, bo wolny handel z definicji, jeżeli jest wolny, to nie potrzebuje niczyjej zgody do tego, żeby handlować z kimś innym, który dobrowolnie chce dokonać takiej wymiany ze mną, prawda? Czyli jeżeli firmy z dwóch różnych czy trzech różnych państw chcą ze sobą handlować, to nie jest im potrzebne do tego żadne porozumienie o wolnym handlu między tymi trzema państwami, oni po prostu wystarczy, że sami się dogadają, prawda? Czyli w związku z tym dochodzimy do wniosku takiego, że jedyne, co państwo w tym libertariańskim systemie, jeśli chodzi o handel, może zrobić, to po prostu nic nie robić, przestać się po prostu wtrącać w jakikolwiek sposób, prawda? I ostatnia z rzeczy, która dosyć mocno rozpala zawsze Hansa Hermana Hoppego w jego pracach, to jest ten słynny system państwowo-bankowy. Można powiedzieć taki krwiożerczy kartel, który nic nie robi, tylko całymi dniami, nocami pluje, jak tutaj jeszcze bardziej wyzyskać podatników danego terytorium. I zdaniem Hoppego taką immanentną cechą państwa w tym obszarze jest to, aby jak najbardziej rozszerzyć obszar, na którym może tego wyzysku dokonać. To znaczy jak najbardziej rozszerzyć obszar, na którym może emitować swój pieniądz, na którym banki sprzymierzone z danym rządem, z danym państwem mogą dokonywać kreacji pieniądza, no i dzięki temu oczywiście to państwo w cudzysłowie może rosnąć w siłę kosztem pozostałych, tak? Czyli to jest jakby kolejne z tych zagrożeń, jeżeli dopuścimy do tego, że państwo w dalszym ciągu może działać w oparciu o ten system interwencji binarnej. Jakby logiczną konsekwencją tego, co zauważył Hopper właśnie w tym odniesieniu do banków i pieniądza, jest, zdaniem wielu z libertarian, po prostu immanentna, naturalna wręcz cecha każdego z państw, czyli dążenie do ekspansji, czyli do poszerzania właśnie swojego terytorium, czy też swoich wpływów różnie rozumianych, generalnie do tego, aby mieć jak największą kontrolę nad jak największym obszarem, nad jak największą ilością ludzi, nad jak największą ilością dóbr. Oczywiście najprostszym sposobem do tego jest to, co mówiliśmy wcześniej, czyli wojna, czyli po prostu konflikt, czyli dokonanie agresji jednego podmiotu względem drugiego, podporządkowanie, tak, powiedzmy, tego pierwszego temu drugiemu. Oczywiście jest to znowu złamanie zasady nieagresji, więc w takim idealnym modelu jest to no, niedopuszczalne, prawda?
ale jak możemy zauważyć, jest to dosyć, znaczy można zauważyć dosyć taką ciekawą korelację między jakby stopniem wyzysku, czy też stopniem opodatkowania, czy też polityką wewnętrzną kraju, a jego stopniem właśnie tej ekspansji na zewnątrz. Bo ile na przykład zdaniem Rothbarda nie ma tutaj jakby jedno z drugim, że nie ma żadnego wpływu, że każde państwo będzie zawsze dążyło do tej ekspansji, bardziej lub mniej, ale że zawsze. Natomiast Hoppe zauważył taki swoisty paradoks, że im bardziej liberalne państwo wewnątrz, tym bardziej ekspansywne na zewnątrz. Tutaj często powołał się na przypadki takich imperiów jak Niderlandy, jak Wielka Brytania, jak obecnie Stany Zjednoczone. I jedyne ważne takie zastrzeżenie, które on poczynił, jest takie, że ten wewnętrzny liberalizm gospodarczy danego państwa jest warunkiem skutecznego ekspansjonizmu. To znaczy, że na przykład Związek Sowiecki też oczywiście prowadził politykę imperialną, prowadził ekspansję, natomiast nie była ona skuteczna. Większość inicjatyw, w które się zaangażował, z czego koronnym przykładem jest wojna w Afganistanie, zakończyły się klęską. Tak? Zimna wojna zakończyła się klęską. Dlaczego? No dlatego, że w tym dłuższym okresie większy liberalizm gospodarczy Stanów Zjednoczonych doprowadził do tego, że ten, można powiedzieć, ta warstwa pasożytnicza, czy też ten rząd miał po prostu z czego brać więcej i więcej środków na przeprowadzenie skutecznej kampanii, czy to militarnej, czy innej, w ramach prowadzenia zimnej wojny, i dzięki temu wygrał. Na ile to jest, że tak powiem, prawdziwe rozumowanie, na ile faktycznie można przewidzieć, że kolejne państwa, które teraz na przykład w bardzo szybkim tempie rozwijają się gospodarczo dzięki stosowaniu tej doktryny liberalnej i laissez-faireistycznej wewnątrz, na ile one z kolei mogłyby prowadzić taką ekspansję, no to jest, myślę, pytanie otwarte i myślę, że w przeciągu kilkunastu lat będziemy mogli zweryfikować, tak, po raz kolejny, czy ta teza jest prawdziwa, czy na przykład no nie wiem, czy Chiny są dobrym przykładem, ale czy niektóre z krajów azjatyckich na przykład, czy one zaczną prowadzić taką politykę ekspansjonistyczną, jak to jest przedstawiane chociażby u Hoppego. No i nie, oczywiście nie może zabraknąć omówienia spraw międzynarodowych bez omówienia jednej z takich kluczowych elementów z tym związanych, czyli polityki zagranicznej, tak? Czyli jednego z podstawowych instrumentów, zewnętrznych instrumentów państwa. Oczywiście w modelu idealnym, znowu, jeżeli nie ma państw, no to nie ma kto prowadzić polityki zagranicznej. Prawda? Sprawa to jest raczej prosta, ale skupmy się na analizie sytuacji takiej, w której mamy do czynienia z systemem państwowym, gdzie jednak państwa prowadzą jakąś politykę. I teraz pytanie pojawia się takie, jaką wobec tego politykę zagraniczną powinno prowadzić państwo libertariańskie, czy też w modelu libertariańskim, jaka ta polityka zagraniczna powinna być, jak ona powinna wyglądać. No przede wszystkim polityka szeroko rozumianego braku interwencji, też nie interwencjonizmu, neutralności, jakkolwiek to nazwiemy. Chodzi tutaj głównie w tym punkcie o to, żeby starać się utrzymywać możliwie jak najlepsze pokojowe relacje ze wszystkimi, nie prowokować żadnych konfliktów, żadnych sporów, sytuacji międzynarodowych. A jeśli takowe mają miejsce, no to dążyć rzeczywiście do tego, żeby jak najszybciej ten sposób, tą sytuację, ten konflikt rozwiązać. No i znowu wracamy do tego, co wcześniej, czyli podpisać traktat pokojowy i tak sobie ułożyć relacje ze wszystkimi, żeby nie było, przynajmniej na horyzoncie, widać możliwości takiej, że jakieś inne państwo właśnie dokona agresji względem naszego państwa. Tak? Co się jeszcze z tym wiąże, to jest kwestia tak zwanej pomocy zagranicznej. Czyli czy dane państwo powinno w jakikolwiek sposób wspierać inne państwo. Przede wszystkim finansowo, ale też czy na przykład powinno wysłać jakąś pomoc zbrojną, czy właśnie swoje wojska po to, żeby pomóc na przykład ludności, która walczy o wyzwolenia spod jakiejś tam, powiedzmy, dyktatury. Tak? No i takie pryncypialne, ortodoksyjne stanowisko libertariańskie mówi, że absolutnie nie. Dlaczego? No bo to jest znowu agresja podatkowa tego państwa, które ma udzielić tej pomocy,
na swoich mieszkańcach po to, żeby pomóc innym mieszkańcom, tak? A nie po to jest powołany rząd, w takim powiedzmy ujęciu nawet anarchistycznym, czy nawet takiego państwa w ujęciu klasycznego liberalizmu, stróża nocnego, nie po to jest powołane, żeby nam zabierać pewne środki, po to, żeby wspierać działania kogoś, kto ma przecież swój rząd, tak? Czyli dlaczego nasz rząd ma nam zabierać pieniądze po to, żeby pomagać innym. Niech rządy tych innych same sobie, prawda, poradzą z tym problemem, nam nic do tego, prawda? Także to jest można powiedzieć, takie najbardziej pryncypialne, ortodoksyjne stanowisko. Można też się spotkać z takim, które mówi, że no są pewne sytuacje, są pewne sprawy, gdzie można faktycznie zastanowić się nad tym, czy udzielenie danej pomocy jest usprawiedliwione, ponieważ o ile w krótkim okresie faktycznie może to doprowadzić do większego wyzysku podatkowego, no to w dłuższym okresie poszerza obszar wolności globalnie na świecie. Czyli de facto jest korzystne, mimo tego, że to, co widzimy, tak, to, co widać teraz, może nam się wydawać nie do końca dobre, korzystne, no to to, czego nie widzimy, to, co jest w dłuższym okresie, może się okazać lepsze, mimo że ta korzyść może być bardziej niewymierna, w sensie może być ją trudniej przeliczyć na pieniądze, tak? Łatwo nam będzie przeliczyć stratę, koszt, jakie ponieśliśmy na przykład finansując daną kampanię, misję pokojową czy tą stabilizacyjną, to będzie nam łatwo policzyć. Trudniej będzie policzyć te zyski takie niematerialne, te względne, ale globalnie na przykład obszar wolności dzięki temu się poszerza. Ale o tym też na koniec. Kolejnym z takich elementów, które są wpisane niejako w system międzynarodowy, to są podmioty inne niż państwowe, można powiedzieć takie wtórne podmioty, bo jako pierwotne podmioty znaleźli się państwa, tymi wtórnymi podmiotami są podmioty państwo, jako ten podmiot pierwotny, no to logicznie rzecz biorąc powinniśmy również odrzucić wszelkie twory, które ten podmiot tworzy, czyli organizacje międzynarodowe. Bo wiadomo, nie mają one żadnej legitymacji do istnienia, jako że ten agresywny, nieusprawiedliwiony podmiot dokonuje takich działań, no to każde takie działanie jest nieusprawiedliwione. Poza tym, jest tutaj takie zagrożenie wiążące się z tym, że mimo faktu tego, że w większości dokumentów założycielskich tych organizacji oczywiście jako cele jest pisane to, żeby promować to, rozszerzać tamto, żeby ogólnie rzecz biorąc było na wszystkim lepiej, no to istnieje realna groźba tego, że pod płaszczykiem właśnie takich szczytnych haseł będzie realizowana polityka nie do końca zbieżna z tą deklarowaną i częstokroć będzie to polityka, która zmierza do podkupywania wolności, do ograniczania wolności, do zmniejszenia się jej obszaru, słowem do przygotowania bazy pod budowę tak zwanego rządu światowego, tak? Bo im więcej będzie tych instytucji, im więcej będą one regulowały sfer naszego życia, już nie tylko na tej płaszczyźnie wewnątrz państwowej, ale i na tej płaszczyźnie międzynarodowej, to tym trudniej będzie każdemu z nas niejako uciec od jakiejkolwiek kontroli, tak? Czy to wtedy wewnętrznej, czy tej międzynarodowej. W związku z czym każda kolejna organizacja, czy też każde kolejne działanie organizacji jest potencjalnie kolejnym ograniczeniem naszej sfery, naszej wolności. Co więcej, jak mówi teoria wyboru publicznego Jamesa Buchanana, to nie jest tak, że w tak zwanej sferze publicznej ludzie są jacyś inni, tak? Że to są osoby ulubione z innej gliny, że to są jakieś anioły, które całymi dniami zastanawiają się tylko nad tym, jak to nam, prawda, przychylić nieba, jak uczynić nasze życie lepszym. Wcale tak nie jest. Każda z tych osób też ma swoje własne cele, swoje własne interesy i nie można z góry zakładać, w zasadzie chyba nawet nie wolno zakładać, że te osoby nagle stają się na przykład funkcjonariuszem Organizacji Narodów Zjednoczonych, nagle zupełnie zmienią się wewnętrznie i zaczną działać tylko dla dobra wspólnego. No oczywiście tak nie jest. W związku z tym takie założenie, że ci funkcjonariusze tak zwani międzynarodowi pracujący w organizacjach nagle przestają
reprezentować interes państwowy, a zaczynają reprezentować interes ludzkości, no to jest no, dosyć utopijne i wydaje się, że bardzo łatwe do obalenia twierdzenie. I teraz oczywiście, tak jak wspomniałem na początku tego punktu, te organizacje są powoływane przez państwo. Najczęściej powoływane są w wyniku umów wielostronnych na specjalnie dla tego celu zwoływanych konferencjach, gdzie przedstawiciele poszczególnych rządów uzgadniają tekst, w którym to tekście jest wymienione są cele organizacji, sposoby jej działania itd., itd., prawda? Ale teraz jest pytanie takie, które się wiąże z tym punktem dotyczącym umów. Czy ci przedstawiciele faktycznie mają tą reprezentację, którą mi się wydaje, że mają? To znaczy, czy wy znacie swoich przedstawicieli, którzy w waszym imieniu podpisują te umowy i tam działają? Prawda? Czyli na przykład, czy znacie waszego przedstawiciela, który, tak jak mówią zapisy tych różnych umów, reprezentuje wasze interesy, na przykład w państwie środka. Wiecie, jak się nazywa wasz reprezentant w Chinach? Albo jak się nazywa wasz reprezentant w Stanach Zjednoczonych? Albo w Niemczech? Albo w Wielkiej Brytanii? No właśnie, ja też muszę wam przyznać, że wszystkich nie znam, dlatego sobie wynotowałem, prawda? Bo nie jest to wiedza powszechnie znana. Na przykład ambasadorem RP w Chinach jest pan Tadeusz Komicki. Wszyscy oczywiście znacie. W Stanach Zjednoczonych Ryszard Schneff, w Wielkiej Brytanii Witold Sopków, a w Berlinie jest to Jerzy Margański. Jak widzicie, mają oni wasze pełne wsparcie i działają oczywiście za waszą zgodą, wiedzą i przyzwoleniem, prawda? Więc to jest, myślę, bardzo dobry obraz tego, na ile faktycznie można twierdzić, że ci funkcjonariusze reprezentują czyjekolwiek interesy. No swoje na pewno, ale czy nasze, no to już jest kwestia problematyczna. A skoro jesteśmy przy organizacjach, to kolejne takie pytanie. Wiecie, przynajmniej jeśli chodzi o organizacje europejskie, do jakich europejskich organizacji, nie liczę Unii Europejskiej, należy Polska? Rada Europy, OBWE, Tylko Wermerskie jeszcze istnieje? Wyszehradzka, tak? Tylko Wermerskie jeszcze istnieje, czy nie? Ale to nie jest organizacja, to jest bardziej nieformalne spotkanie. No jeszcze na przykład jest taka organizacja jak Rada Państw Morza Bałtyckiego, do której też Polska należy, i Inicjatywa Środkowoeuropejska. Wszyscy, jak widzę, wiecie, o co chodzi. Także to pokazuje, prawda, że tak naprawdę te organizacje nie są tworzone faktycznie po to, żeby realizować te interesy deklarowane, tylko to jest znowu klasyczna realizacja swoich partykularnych interesów tychże urzędników, tychże osób, które tych działań dokonują, tak? Bo jeżeli byłaby taka sytuacja, że dowiadujecie się pewnego dnia, że ktoś w waszym imieniu podpisał jakąś umowę, która na przykład ceduje połowę waszych praw do nieruchomości na kogoś, no to raczej bylibyście co najmniej zdziwieni, prawda? I stwierdzilibyście, że no ale ja takiego pełnomocnictwa nikomu nie wydałem i ta osoba nie może w moim imieniu przekazać powiedzmy tej połowy praw do mojej nieruchomości. Mielibyście rację, prawda? Natomiast tutaj nie możecie powiedzieć, że ale ten człowiek na tej konferencji, czy w tej organizacji, czy ten ambasador, on nie ma mojego pełnomocnictwa. Ja nigdy go o to nie prosiłem, nigdy nie wydałem na to zgody. A i tak jesteście do tego zmuszeni. Prawda? Czyli widzimy, że działania pewnych osób, mimo że deklaratywnie są to działania w imieniu jakiejś grupy, no to wcale niekoniecznie ta grupa nawet sobie nie musi zdawać sprawy z tego, że taka osoba w ich imieniu działa. Ostatni z tych punktów, tak powiem, mój ulubiony, czyli kwestia secesji, samostanowienia, pojawiania się nowych podmiotów na arenie międzynarodowej. Najprościej, najkrócej rzecz ujmując, no, libertarianizm jest taką myślą prosecesjonistyczną, czyli zakłada, że im więcej podmiotów na mapie politycznej, im więcej państw mniejszych, coraz mniejszych, tym lepiej dla wolności. Tak, bo mniejsze państwo, to
mniejszy aparat biurokratyczny urzędniczy, mniejsza szansa na drenowanie kieszeni, to znaczy, że w mniejszym stopniu można ustanowić tak opresyjny system jak w wielkim zcentralizowanym molochu, który no wiadomo, z każdym kolejnym skrawkiem terenu, z każdym kolejnym podatnikiem, który stanowi bazę podatkową, rośnie w siłę, to jest wręcz odwrotnie, tak? Coraz mniejsze państwo, coraz mniejsza władza nad jednostkami, coraz większy obszar wolności, coraz większa niejako konieczność do otwierania się na świat, do prowadzenia wolnego handlu, do rezygnowania z pustego pieniądza papierowego na rzecz pieniądza towarowego, etc. Oczywiście nawet dzisiaj pojawiają się ruchy secesjonistyczne, tak jak na przykład szkocki, no, które na swoich sztandarach raczej haseł libertariańskich czy też nawet liberalnych no, nie mają. Wręcz odwrotnie. Raczej chcą budować kolejny etatystyczny czy wręcz quasi-socjalistyczny raj. Pojawia się często pytanie właśnie do libertarian. No ale czy w takim razie popieracie taki ruch, który otwarcie jawnie mówi o tym, że będzie budował królestwo etatyzmu? No odpowiedź jest tak. Będziemy libertarianie wspierać taki ruch. Dlaczego? Dlatego, że o ile oczywiście w krótkim okresie, nawet jeżeli nowy rząd tego secesjonistycznego państwa znajdzie na to środki, no to w dłuższym okresie będzie musiał, no niejako teoria ekonomii o sobie przypomni i zmusi ten rząd jednak do zmiany swoich działań, bo nie będzie mógł w dalszym ciągu realizować takiej polityki opartej na przykład na wypłacaniu zasiłków, na prowadzeniu publicznych usług na szeroko zakrojoną skalę, bo po prostu nie wystarczy mu na to środków. Bo musiałby na przykład konfiskować wręcz całość dochodów obywateli społeczeństwa, a tego jak wiadomo nawet chyba najbardziej autorytarny, dyktatorski rząd by nie zrobił. Prawda? Myślę, że więcej tego tematu nie będę rozwijał, jeśli ktoś chciałby więcej na temat stanowiska libertarianizmu w kwestii secesji się dowiedzieć, to na jednym ze spotkań KASE we Wrocławiu miałem okazję właśnie referować tą tematykę, czyli secesję w ujęciu libertariańskim, także jeśli ktoś by był zainteresowany, to można w internecie wyszukać zapis audio z tego wykładu. Także przechodząc do tego, co w takim razie postuluje libertarianizm, tak mówiąc sensu largo, tą całą dziedzinę, jaką są stosunki międzynarodowe. No przede wszystkim oczywiście główny, podstawowy, najczęściej pojawiający się postulat, czyli żeby zlikwidować problem, trzeba zlikwidować źródło problemu. Skoro źródłem problemu jest państwo, to zlikwidujemy państwo i pozbędziemy się największego problemu, z którym mamy obecnie do czynienia, czyli zniknie nam zagrożenie bezpieczeństwa, bo zostaną wyeliminowane wojny, no bo jako, że wojna to jest konflikt kraju A ze krajem B, to jeżeli nie będzie żadnego kraju, to nie prowadzą ze sobą wojny, co najwyżej mogą być spory, konflikty między agencjami ubezpieczeniowymi czy też agencjami ochrony, prawda? W związku z tym przestaje jakby nas dotykać ten tak zwany dylemat bezpieczeństwa, czyli to permanentne zbrojenie się państw, permanentna sytuacja oczekiwania jak gdyby na wojnę, tak? Czyli że takiego myślenia, które jest obliczone wręcz na to, że ten atak nastąpi, prędzej czy później, ale nastąpi, w związku z czym zawsze musimy być uzbrojeni, zawsze musimy być wyszkoleni, zawsze musimy być w pogotowiu, tak? Prawie można powiedzieć, że to jest takie mentalne skoszarowanie społeczeństwa, że stałe napominanie o tym, że tam jest jakiś wróg, który nas na pewno zaatakuje. Może nie dziś, może nie jutro, ale nas na pewno zaatakuje, więc musimy być gotowi i to jest właśnie jeden z takich ideologicznych instrumentów, którym się posługuje państwo, żeby usprawiedliwić właśnie oczywiście to swoje istnienie w tej materii ochrony. Co w związku z tym postuluje libertarianizm? Postuluje to, żeby ten anarchiczny system międzynarodowy, czyli system, w którym nie ma de facto, mimo że jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, ale on nie jest takim klasycznym sądem, który rozstrzyga spory między jednostkami, czyli w systemie, gdzie nie mamy tego ostatecznego arbitra, no nie mamy, można powiedzieć, takiej światowej policji, tak, która by dbała nad przestrzeganiem bezpieczeństwa, żeby ten anarchiczny system, który działa no, lepiej lub gorzej, ale jakoś działa, żeby przenieść na ten poziom niższy, tak? Czyli żeby pozwolić jednostkom na rozstrzyganie sporów w oparciu o dobrowolne kontrakty podpisywane z firmami funkcjonującymi na
na wolnym rynku. I co jeszcze jest dosyć ciekawe, to już stricte w odniesieniu do teorii stosunków międzynarodowych, większość z nich to jest, można powiedzieć, opis, taki a posteriori, opis tego, co już było i wnioskowanie na tego, co już było, pewnych ustaleń, pewnych teorii, tak? Czyli że na przykład jedna z bardziej znanych, teoria demokratycznego pokoju, która na bazie empirycznego, historycznego badania przeszłości formułuje twierdzenie, że państwa demokratyczne nie prowadzą ze sobą wojen. Wniosek jest taki, zaprowadźmy demokrację na całym świecie, zlikwidujemy wojnę, prawda? Na czym polega błąd? Błąd polega na tym, że o ile faktycznie można stwierdzić, że w badanym okresie państwa demokratyczne nie prowadziły ze sobą wojen, to mówi nam, że faktycznie tak było. Ale nie może nam jakby zagwarantować, że tak samo będzie w przyszłości. Nie możemy powiedzieć, analizując działanie jednostek czy jakichś państw w przeszłości, że będą postępowały dokładnie tak samo w przyszłości. Prawda? To znaczy, że po prostu nie mamy takich danych i nigdy ich nie zdobędziemy. W związku z czym nie możemy z taką pewnością twierdzić, że skoro pewne działania miało miejsce w przyszłości, to nastąpi również w przyszłości. Kolejny jest z takich właśnie twierdzeń, które starają się libertariańscy teoretycy w odniesieniu do teorii stosunków międzynarodowych wysuwać, jest takie, że trochę jest to odwołanie do tego, co pisze Hans Hermann Hoppe w książce Demokracja, który zawiódł. To jest chyba najbardziej problematyczne, bo pomija w zasadzie kontekst kulturowy, kontekst cywilizacyjny, ale pojawia się takie twierdzenie, które właśnie aspiruje do miana twierdzenia apriorycznego, że w tych państwach, w których przywódcy, liderzy są wybierani na pewną określoną kadencję, czyli czy to będzie prezydent, czy to będzie premier, czy jakieś kolegialne ciało, które rządzi danym państwem, to niejako naturalną cechą, czy też naturalnym stanem spotykania w takich państwach będzie to, że będą oni mieli wyższą preferencję czasową niż w państwach, gdzie liderzy nie są wybierani, a gdzie na przykład to przywództwo jest dziedziczone tak jak w monarchii. Tak? Czyli że w monarchiach ten przywódca będzie miał niższą preferencję czasową, będzie bardziej zorientowany na przyszłość, na akumulację kapitału, wzrost wartości swojego regnu, swoich dóbr, na większe prosperity swoich poddanych, natomiast taki władca demokratyczny, czy taki prezydent, czy inny tam lider, jest zorientowany bardziej krótkoterminowo, kadencyjnie, zależy mu na tym, żeby jak najwięcej uzyskać w tym krótkim okresie, można tak kolokwialnie powiedzieć, żeby się nachapać wtedy, a to, co będzie później, to jest mu już totalnie obojętne, w związku z czym takie państwo będzie bardziej zorientowane do tego, żeby dążyć do różnego rodzaju sporów, konfliktów, czy takich sytuacji kryzysowych, w których taki lider się będzie mógł wykazać, prawda? Pokazać, że o, patrzcie, ja tutaj wygrałem kolejną wojnę, czy też rozwiązałem kolejną trudną sytuację, możecie mnie spokojnie wybrać na następną kadencję, prawda? Czyli że stara się kreować, można powiedzieć, taką rzeczywistość, w której on może się zaprezentować jako ten faktyczny lider, za którym warto iść. No i oczywiście to, o czym była mowa wcześniej, czyli to takie twierdzenia apriorystyczne oparte na aksjomacie działania, że każda interwencja rządowa, interwencja państwa będzie prowadziła do nieefektywności, tak? Czyli że pewne dobra nie będą mogły być zastosowane tam, gdzie mogły być zastosowane w sposób najbardziej efektywny, gdzie ich produktywność byłaby największa, tylko będą przesuwane do tych sektorów, w których to decydenci uważają, że będą zastosowane w sposób najbardziej produktywny. Ale teraz na sam koniec tak wyróżnię trzy kluczowe wątpliwości, które moim zdaniem się pojawiają w tym opisie świata międzynarodowego o libertarianizmie. Mianowicie kwestia tych wspomnianych traktatów pokojowych, kwestia zachowania pełnej neutralności i nieinterwencji, oraz ten wątek broni jądrowej, broni masowego rażenia. W kwestii tych traktatów, można powiedzieć, że jeśli faktycznie
tak literalnie odczytywać to, co napisał Rothbard, no to można by było dojść do wniosku, że popełnił on tak zwany błąd logiczny non sequitur, czyli że się trochę się zapętlił, prawda? Bo jeżeli stwierdza w jednym miejscu, że traktaty podpisywane przez rządy nie mają mocy obowiązującej, żadnej, bo są podpisywane przez nieuprawnione podmioty, które nie przynoszą praw własności, no to jakim cudem miałyby obowiązywać traktaty pokojowe? Prawda? Skoro wszystkie nie obowiązują, no to traktaty pokojowe też nie obowiązują. W związku z czym jak doprowadzić do sytuacji pokojowej, do rozwiązania konfliktów, skoro żaden taki traktat jest nieobowiązujący? Więc albo jest tu klasyczny błąd, albo trzeba by było traktować taki traktat pokojowy jako swego rodzaju traktat umowy sui generis, która służy, można powiedzieć, lepszej sprawie, tak? I w związku z tym tylko tego typu rodzaj traktatów należałoby dopuścić. Ja, mówiąc szczerze, mam tutaj mieszane uczucia, prawda? Ciężko jest mi rozstrzygnąć, czy jedno, czy też drugie rozwiązanie byłoby lepsze, bo każdy zostawia pewną furtkę do tego, żeby ten cały gmach myśli akurat dotyczącej tego konkretnego wycinka rzeczywistości po prostu obalić, tak? Podobnie jest w kwestii izolacjonizmu. Jeżeli takie ortodoksyjne stanowisko zakładało, że jakby do każdego trzymamy równy dystans, z nikim nie wchodzimy w jakieś bliższe sojusze, z nikim się nie antagonizujemy relacji, ale też jedyna odpowiedź na agresywne działania ze strony innych państw może nastąpić jako samoobrona, tak? Ale jeden z nurtów, który się pojawił w zasadzie po ataku z 11 września, tak zwany neolibertarianizm, teoretycy, którzy piszą w ramach tego nurtu, argumentują, że no, możemy przecież zastosować podobną logikę, którą stosujemy na poziomie jednostkowym, na poziomie państwa. To znaczy, jeżeli idziemy przykładowo ulicą i widzimy, że w naszym kierunku zbliża się napastnik z nożem i ewidentnie tym nożem nie chce nas pozdrowić, ale chce nam zrobić krzywdę, to mimo że jeszcze, prawda, fizycznie atak nie nastąpił, ale mamy praktycznie 100% pewność, że ten atak nastąpi, to mamy niejako prawo takiego wyprzedzającego, prawda, działania dokonać, które jest obliczone na to, żeby uniknąć uszczerbku na zdrowiu w tym przypadku. I podobnie neolibertarianie argumentują, że jeżeli zagrożenie ze strony innego państwa, czy też agresja ze strony innego państwa, no jest praktycznie pewna, bo na przykład nie rozlokowuje swoich wojsk czy wyrzutni rakietowych przy naszej granicy, dlatego że na przykład remontuje inną bazę i musi przemieścić wojska, bo tylko ta baza jest teraz zdatna do użytku, ale widzimy, że robi to świadomie i celowo i nie są to żadne manewry, tylko już przygotowany atak, to mamy prawo do tak zwanego prewencyjnego uderzenia. Tak, czyli do zneutralizowania tych sił, które mają zostać użyte agresywnie w stosunku do nas. W związku z tym, jeżeli pojawia się realne zagrożenie ze strony na przykład terrorystów, prawda, i mamy ich zidentyfikowanych, znamy ich plany, wiemy gdzie chcą uderzyć, to mamy prawo ich zneutralizować i ich unieszkodliwić. W związku z tym neolibertarianizm postuluje taką bardziej aktywną politykę zagraniczną, a przynajmniej aktywną w tym sensie, żeby zwalczać w zarodku wszelkie zagrożenia, jeżeli wiemy, że ono wystąpi, jeżeli się może pojawić. I jako drugi ważny element, który tak trochę jest próbą inkorporacji pewnych ustaleń Ayn Rand do tego nurtu, czyli że jeżeli wiemy, że sytuacja jakiejś grupy, jakichś jednostek, czy jakiegoś narodu w kraju, w którym no, nie ma wolności, jest to kraj rządzony przez dyktatora czy innego wataszkę. Wiemy, że ci ludzie na przykład zniecają powstanie, czy jakąś rewolucję, rebelię obliczoną na obalenie tego dyktatora i ustanowienie, no w cudzysłowie powiedzmy tak, wolnego kraju, to może nie tyle obowiązkiem, ale takim naszym moralnym obowiązkiem, czy też pewnym naszym zadaniem jako wolnościowców jest to, żeby im pomóc. Tak? Czyli, że powinniśmy jednak wyasygnować jakieś środki,
czy też wysłać tam jakieś wojska, czy jakieś oddziały po to, żeby im pomóc, tak? Czyli to, o czym wspominałem wcześniej, żeby ten globalny obszar wolności maksymalnie rozszerzyć. Tak, czyli widzimy, że nie jest w ramach libertarianizmu tak, że wszyscy podzielają to takie stanowisko, żeby kompletnie w polityce zagranicznej nic nie robić, tak? Czyli żeby ten monopolistyczny aparat na stosowanie przemocy ograniczyć tylko do swojego terenu, żeby nie wychodzić nigdzie poza ten obszar. I ostatnia sprawa, która mnie tak mocno uderzyła, to jest to stanowisko Rothbarda dotyczące wyeliminowania broni masowego rażenia. Ono zakładało, jak wspominałem, żeby w ogóle jej nie było. No ale tu się pojawia w takim razie pytanie, to dlaczego eliminujemy broń jądrową, a dojść do tego, że ułatwi niejako jakiejś jednostce dokonanie agresji. Tak? Czyli że ułatwi złamanie tej jednej z podstawowych zasad. W związku z czym, skoro postulujemy wyeliminowanie broni masowego rażenia, to dlaczego nie eliminujemy każdej broni? Moim zdaniem należałoby jednak odwrócić to rozumowanie. Bo skoro dopuszczamy jednak istnienie broni, która jak sama etymologia tego słowa wskazuje, broń służy do obrony, do bronienia się, jeżeli każdy może mieć dostęp do takiego narzędzia, to powinniśmy założyć, że bezpieczniej, tak mniej więcej też starają się argumentować teoretycy z tak zwanego nurtu realizmu politycznego, jeśli chodzi o teorie narodowe, powinniśmy założyć, że im więcej państw będzie w posiadaniu takiej broni, tym bezpieczniej. Zauważmy, że im więcej jest na przykład w danej grupie jednostek sztuk broni na osobę, tym bezpieczniej. W związku z czym można by było tak ekstrapolować taki wniosek na tym poziomie wyższy, że im więcej broni atomowej dostępnej w rękach rządów, tym będzie bezpieczniej, bo nikt nie będzie chciał jej użyć, bo każdy będzie świadomy zagrożenia, jakie z tego płynie. Prawda? Bo oczywiście znowu pojawia się ta kwestia możliwości posiadania i użycia czegoś. Tak? Samo to, że posiadam jakąś rzecz, nie znaczy, że ją użyję. Tak? Słynne stwierdzenie, że broń sama nie strzela, myślę, że tutaj oddaje istotę rzeczy. To, że ktoś będzie posiadał tą broń atomową, że jakiś rząd będzie w jej posiadaniu, że będzie miał ten słynny atomowy guzik, wcale nie znaczy, że z tego skorzysta, tak? Bo ta broń sama się nie odpali. Tak? Sama ta rakieta z głowicą nie poleci. Aczkolwiek jedynie takie poważniejsze zagrożenie, jakie tutaj bym widział, jest takie, że no komu jak komu, ale ludziom w krawatach w rządzie to chyba to są jedne z ostatnich osób, którym bym zaufał w kwestii dysponowania jakimkolwiek arsenałem. Nawet niech to będzie widelec i nóż. Także mówię, to jest dosyć taka kwestia sporna, która myślę, że jeszcze przez długi czas nie zostanie w pełni rozwiązana, przynajmniej na gruncie libertarianizmu. Także tyle, jeśli chodzi o to, co ja chciałem przekazać i mam nadzieję, że macie jakieś pytania, jakieś uwagi, wątpliwości. Także zapraszam. Znaczy tak, mówiłeś na temat tych traktatów, że państwa nie mogą zawierać ze sobą traktatów. Skoro nie mogą zawierać ze sobą traktatów, nie mogą też zawrzeć ze sobą traktatu pokojowego. Czy sam brak zawarcia tego typu traktatu nie oznacza naturalnego stanu nieagresji? Bo ja tutaj nie widzę, szczerze mówiąc, problemu. Tak jak to przedstawiłeś na ostatnim slajdzie. Znaczy nieagresji w tym znaczeniu, że jeżeli w ogóle to jest nieunormowane, tak? Tak. No to tak, bo do momentu, aż nastąpi działanie agresywne, można uznać, że tak jest faktycznie. Ja starałem się tylko pokazać tą sytuację, gdzie faktycznie już takie działanie ma miejsce. W sumie, idąc tokiem rozumienia kolegi, jeśli walczymy i w pewnym momencie po prostu przestaliśmy i nie kontynuujemy, nie musimy nic podpisywać. No de facto tak. Ale czy to nie powoduje sytuacji takie życia w ciągłym strachu i niepewności? Czy na pewno już nas za chwilę znowu nie zaatakujemy? No tak, ale to jest pytanie na takiej natury, czy wychodząc codziennie z domu na ulicę, mam pewność, że mnie nikt nie rozjedzie, prawda? No, zawsze jest jakaś doza ryzyka i niebezpieczeństwa, wiadomo, większe lub mniejsze, ale zawsze jest. Czy samo jakby zaniechanie pewnego działania skutkowałoby tym, że wszyscy poszliby tak tą drogą, bo ja rozumiem, że o to ci chodzi, tak? Że jeżeli jakieś tam zwaśnione strony z sobą walczą, w pewnym momencie przestają walczyć i
z zewnątrz wygląda to w ten sposób, że to przyniosło jakąś korzyść, to wszyscy, którzy mają gdzieś tam jakieś nierozwiązane spory, stwierdzają na zasadzie, prawda, takiego porównania, że no, skoro oni tak zrobili i wyszło im na dobre, to my też tak zróbmy. Tak? No to jest, mówię, jest jeden z możliwych scenariuszy, że na zasadzie takiej, że utylitarnie rzecz biorąc, eliminowanie konfliktów prowadzi do, no, do lepszej prosperity, do tego, że pokojowa wymiana jest możliwa, że w zasadzie dobrego naśladownictwa taki model zostanie przyjęty, ale oczywiście nie ma tego teraz. Jest kwestia tego typu, jak z każdą ideą, z każdym sposobem myślenia, że żeby dana idea rzuciła światem, czyli na przykład idea pokojowych stosunków narodowych, żeby rzuciła światem, no to trzeba do tej idei większość przekonać, no, przynajmniej zacząć od tych decydentów. Jak pokazać im, że takie permanentne szykowanie się do wojny, permanentne zbrojenie się, nawet jeżeli jest to zbrojenie się w arsenał defensywny, tak? Czyli nie wyrzutnie rakiet, ale raczej tarcze antyrakietowe, powiedzmy, no to jest, to nawet to nie jest do końca dobra droga. Tak? Czyli że lepiej w ogóle wyzbyć się takiego myślenia obliczonego na to ciągłe zagrożenie, któremu stale musimy być. Które starają się być przygotowane. Ale tutaj zdaje się, znaczy podbiliśmy trochę od sedna, ale bardzo o ile ja dobrze pamiętam, chodziło o to, że traktat na przykład Sojusz Wojskowy obliguje pozytywnie obywateli, na co oni się nie zgadzają. Traktat pokojowy nie obliguje nikogo do niczego. Znaczy obliguje do tego, żeby nie inicjować agresji. No to jest zastrzeżenie negatywne. Tak samo jak można powiedzieć, że aksjomat nieagresji obliguje do kogoś, żebyśmy nie atakowali. Czy to jest jakiekolwiek ograniczenie wolności? Nie, dla Rotbach to jasno pisze. Już wychodząc z tego, oczywiście problemem jest to, że jakiekolwiek sojusze wojskowe czy powstanie organizacji międzynarodowych nakłada po prostu zobowiązania wobec ludzi, którzy nic takiego nie zgłaszali. Natomiast ja mam pytanie, kim personalnie są ci neolibertarianie? Nazwiska. Znaczy tak, jeśli chodzi o nazwiska, to na portalu libertarianin.org jest taka zakładka tych najczęściej zadawanych pytań. Tam jest podrozdział neolibertarianizm. Tam są wymienione te konkretne osoby. To zresztą jest zaczerpnięte z takiego eseju Jacka Paszwizera, który tam dokonuje takiej, powiedzmy, typologii libertarizmu, także tam to. Tam można z polskich przedstawicieli to będzie słynny muzyk z Kiemcy. No, wiesz co, nie wiem, czy sam określił jako przedstawiciela tego nurtu. Trzeba było za praktyce jest. Jak pochwala poportowania. Biorąc pod uwagę jego podejście do kwestii zagrożenia ze strony, nazwijmy to, wojującego islamu, i propozycji rozwiązania tego problemu, to sądzę, że można jednak go zaliczyć. Zwłaszcza w kontekście słynnej propozycji atomówka na mykkę i niech kurwa płonie. To się wie. Już na szczęście jest wyłączona kamera. Jeszcze jest w tule. Ja mam teraz takie trochę inne pytanie. Mianowicie, nie do końca to się wpisuje w tematykę referatu, ale no, częściowo zhacza o nią, bo chciałem tutaj połączyć to z obecnymi problemami gospodarczymi, konkretnie z kwestią kredytów we frankach i polityki Banku Centralnego Szwajcarii. Podnoszą się głosy, że polityka Banku Centralnego w Szwajcarii, który uwolnił kurs franka i w związku z tym dopuścił do gwałtownego skoku tego kursu i w związku z tym do gwałtownego wzrostu wartości kredytów we franku, jest polityką, która jest szkodliwa w stosunku oczywiście do osób posiadających kredyty we franku, ale pojawiają się nawet głosy, że może konstytuować agresję, w związku z czym Polska mogłaby domagać się jakiegoś odszkodowania czy rekompensaty od rządu szwajcarskiego. W związku z tym, jak libertarianin zapatrywałby się na rozwiązanie tego problemu w sposób następujący. Polska występuje do rządu szwajcarskiego o rekompensatę za
tą zwyżkę kosztów kredytów we franku, argumentując to tym, że jest ona zawiniona przez rząd szwajcarski. Rząd szwajcarski oczywiście odmawia tym żądaniom, w związku z czym Polska wypowiada wojnę Szwajcarii, a dzień później się poddaje. Jak libertarianin zapatrywałby się na takie rozwiązanie? Osobiście byłbym za, ale tak na poważnie. Moim zdaniem podstawowy problem, jaki by leżał, jeśli chodzi o tą stronę tego oskarżyciela, byłby w udowodnieniu, że faktycznie to rząd Szwajcarii jest winny tym wahaniom kursowym. Bo to, że uwolnili kurs, wiadomo, to jest jedna sprawa. Ale to przecież nie oni odpowiadają za te wszystkie transakcje walutowe, nie oni, tak powiem w cudzysłowie, rządzą Forexem, prawda? Więc to raczej winowajców trzeba było szukać w innym miejscu. Niekoniecznie rząd Szwajcarii. Rząd Szwajcarii oczywiście jest, powiedzmy, pośrednio zaangażowany, ale bezpośrednio nie miałbym wątpliwości. W związku z tym ciężko by mi było znaleźć adresata konkretnego albo konkretnych adresatów takiego, jakby to nazwać, roszczenia. Tak? Myślę, że to byłby problem. Ale sama perspektywa tego, żeby być jakimś kantonem Szwajcarii? Ciekawe. Chciał ostatnio dołączyć jakaś wyspa. Chciał dołączyć jako kartę Szwajcarii, mieli nawet jakieś tam inwestycyjne coś tam. Chyba im się nie udało, ale coś się... Tak, Osyka, tak. Chyba tak. Sama. To nie wiem, jaki to... nie jest jakaś wyspa. To nie jest jakaś wyspa, to jest duża wyspa. Woli. No, nie wiem, jak to. Ja chciałbym wrócić do twojej definicji państwa i teorii podboju Oppenheimera. Czy w związku z tym, że kierowałeś się tą teorią, więc państwo, czy według ciebie nie jest państwem twór, który powstałby za zgodą wszystkich uczestników? Powiedzmy, jakieś duże osiedle mieszkańców stwierdza jednogłośnie, że to wykładamy państwo i zgadzamy się wyłonić spośród siebie przedstawicieli, którym decydujemy część swoich praw. Co do decydowania o dalszym kształcie tego państwa. To tak, to dwie rzeczy. Teoria Oppenheimera Gruchowicza jest to analiza historyczna. Oni swoje ustalenia opierają na analizie historii. I o tyle ta teoria, czyli ta egzogeniczna teoria postawania państwa, moim zdaniem jest o tyle najlepsza z tych wszystkich, które istnieją, czyli poza teorią mowy społecznej, a poza teorią wspólnotową, taką arystotelesowską, że człowiek z natury jest zwierzęciem stworzonym do życia w państwie. I jeszcze, która to była? Aha, i ta teoria taka, powiedzmy, naturalnego wyłaniania się elit, które stają się tą elitą państwową, tak? To myślę, że ta jest po prostu, no, w najlepszy sposób wyjaśnia stawanie państwa, bo o ile znalazłbyśmy może jeden, dwa przykłady, które nie do końca pasują do tej teorii, czyli że ta teoria nie byłaby nam w stanie wyjaśnić akurat powstania tego państwa, były może jakieś inne swoje przypadki, a całą zdecydowaną większość pozostałych by pięknie wyjaśniła, chociażby powstanie państwa polskiego. Wyjaśnić tutaj, poświęcając się tą teorią. O tyle pozostałe, na przykład, jak rozumiem, tutaj w twoim pytaniu rezygnuje to powstanie państwa przez umowę społeczną, tak? Te teorie są. To są pewne konstrukty, fajnie te konstrukty teoretyczne, ale ahistoryczne. Więc o ile w przeszłości trzeba by było znaleźć nam taki przykład takiego państwa, które faktycznie powstało w oparciu o umowę, no to zakładając, że to wydarzenie, o którym mówisz, miałoby nastąpić jutro, no to myślę, że można by to było usprawiedliwić. Czy w sensie usprawiedliwić, co przeanalizować właśnie pod kątem takiej teorii, tak? Czyli że ludzie się umawiają. Patrząc na sytuację tak pod kątem historycznym, tego co miało do tej pory miejsce przez wiele, wiele setek czy też tysięcy lat, no to nie wiem, czy byś znalazł przykład takiej społeczności, która faktycznie zgodnie z tym scenariuszem, który przedstawiłeś, powołała do życia państwa. No chyba, że znasz, to chętnie. A to ja zadam inne pytanie. Tak patrząc historycznie przez te wiele setek tysięcy lat, czy jesteś w stanie pokazać jedną społeczność, która żyła bez państwa właśnie? Wszystko. Wszystko bez państwa. No, myślę, że
tego, to jest... No tak, to jest w ogóle też jedna z rzeczy, której w sumie nie powiedziałem, ale która jest dosyć ważna w tej całej analizie, tej całej prezentacji, że ten koncept, jakby ten cały model, to jest bardziej model normatywny. On opisuje pewną rzeczywistość, która powinna być, czyli mówi nam o czymś, jak powinno być. To jest trochę takie postulatywne. Nie jest to z kolei model, czy też struktura o charakterze deskryptywnym, czyli opisowym. Tak? Czyli nie mówi nam o tym, czyli no, można powiedzieć, to nie jestem tutaj w roli Mariusza Maxa Kolonki i nie mówię jak jest, tylko mówię jak powinno być. Tak? To jest prawda, to rozróżnienie. I oczywiście masz rację, że tak jest. A co masz na celu mówiąc, jak powinno być? Bo jak ktoś mówi coś być powinno, to po co? Na tej samej zasadzie nie było nigdy społeczności, w której nie było morderstwa, w której nikt nikogo nie zabił, ale to znaczy, że wobec tego musimy, wobec tego postulat, że zabijanie jest czymś złym, nie, mordowanie ludzi jest czymś złym i powinniśmy żyć według zasady nie mordy drugiego człowieka, nie inicjuj agresji, nie ma sensu, bo nie było... Ja nie mówię, że nie ma sensu, tylko jak mówię, no to właśnie, nie morduj, to mamy na celu w świecie... Lepszym niż teraz. Nie istnieje morderstwo. Chodzi o to, że świat, w którym nie istnieje morderstwo, w którym by nie istniało morderstwo, czy w takim byłby lepszy od tego, w którym jest. Świat, w którym nie byłoby państwa, albo im mniej państwa, tym świat, w którym bez państwa, byłby lepszy. Im dłużej by taka sytuacja trwała, tym lepiej. Właśnie w tej zasadzie. Dlaczego można powiedzieć, jakby rozbijając odpowiedź na jakby dwa nurty, tak? Po pierwsze, dlatego, że jest to zgodne z tą libertariańską etyką, po prostu z moralnością, czyli właśnie nie naruszasz niczyjej wolności, niczyjej własności, niczyjego ciała, postępujesz moralnie, tak? A po drugie można to uzasadnić utylitarystycznie, że jest to po prostu korzystne. Także w oparciu o te zasady, które zostały zasygnalizowane, które są prezentowane przez teoretyków, po prostu prowadzi to do wzrostu dobrobytu jednostek. A próbowanie włożenia tego kija w szprychy tego mechanizmu no, przynosi więcej szkód niż pożytku. Chociażby z samego tego faktu, dokonywania tych interwencji binarnych, tak? Czyli tej każdej zewnętrznej interwencji, która przeszkadza w dokonaniu tych wymian, czy też tych działań obliczonych na maksymalizowanie zysku. Tak? Jeżeli zakłócasz ten mechanizm, to zawsze jest większa lub mniejsza, ale strata. Więc jeżeli nie chcesz dopuszczać do sytuacji takiej, gdzie strata jest, postępuje, tak? No to lepiej opowiada się za systemem, który pokazuje, jak można było prowadzić życie, tak, czy też relacje międzyludzkie, bez tego elementu. I żeby lepiej żeby było jak najmniej tego czarnego, a jak najwięcej tego białego. Nie wiem, czy się nie powinno się skończyć, bo ja chciałem zadać właśnie tutaj pytania o klasyfikację jako państwa i twojego sceptycyzmu wobec naturalnej religii i umowy społecznej. Czy klasyfikujesz, to w sumie pytanie do innych, osiedla amerykańskie, na których tak naprawdę nie żyje się, nie ma pełnej wolności, ale wchodząc w te osiedle, zgadzasz się na to i tworzą oni swoje takie mini twory organizacyjne, gdzie uchwalają swoje zasady, które nie są wyczerpane, że za niegoszenie prawnika dostajesz $500 mandatu, ale przez to nie obniżysz wartości nieruchomości wokół i podporządkujesz się takim zasadom. Czy uznajesz to jakiś taki twór mini państwowy i tą klasyfikację kłaniania się, może nie państwa, ale jakiejś władzy organizacji. Nie uważam tego za tym państwowym, przede wszystkim dlatego, że nie spełnia kilku podstawowych cech, które wymieniłem. Czyli nie ma charakteru przymusowego. Ma. Jeśli nie kości teraz druga, właśnie nie ma charakteru przymusowego. Właśnie musisz należeć. Właśnie o to chodzi, że przynależność do państwa jest ci narzucona. Czyli jest to perfekcyjnie, idealnie pasuje. Nie, ja nie mówię, że perfekcyjnie, ale nie ma tych kilku wadliwych, najbardziej wadliwych elementów państwa, które się z nim w sposób immanentny i nierozerwalny wiążą. Tak? Tam, jak rozumiem, ten model, który przedstawiłeś, przystąpienie do tej wspólnoty przynajmniej i wystąpienie jest dobrowolne. Z państwem tak nie jest. Tak? Jeżeli próbujesz zrzec się obywatelstwa, to nie jest na przykład tak, że zrzekasz się i już nie płacisz podatku. Tam z takiej wspólnoty podejrzewam, że masz większą swobodę wyjść, przyłączyć się, niż jeśli chodzi o państwo. Więc
że tutaj na tej płaszczyźnie tak, już tylko same to się wyłanianie się może nie tyle państwa, ale na organizacji następuje w jakiś sposób pomysł. I na większą skalę też. Co, tak widzę sceptycyzm. No dlatego sceptycyzm, bo jest taki otwierający esej, książkę, taką niedawno wydaną książkę, to jest zbiór esej w zasadzie pod tytułem Wielka fikcja państwa w epoce schyłku. I otwierający esej to jest intelektualiści i znaczy w każdym razie coś w tytule z intelektualistami. I tam jest taki pasus, który właśnie idealnie myślę oddaje sytuację, którą opisujesz, że kiedy było faktycznie tak, że się ludzie na to umawiają, to gdybyś przyszedł właśnie na przykład tutaj teraz do nas, jak wszyscy siedzimy, z taką propozycją, że hej, słuchajcie, ja tutaj wam proponuję sobie naprawdę no, kapitalna, rewelacyjna rzecz na pewno, słuchajcie, robimy tak, że ja tutaj będę rozstrzygał wszystkie wasze spory, ja wyceniam swoje usługi, wiecie, wysoko, no bo jednak, no wiadomo, no, trzeba się cenić. Będziecie mi płacić przymusowo, za każdym razem, komuś się nie podoba, to kulka w łeb. Wszyscy się zgadzacie, nie? No może by się wszyscy nie zgodzili, a ta teoretycznie umowa społeczna niby zakłada, że się jednak wszyscy na warunki niekorzystne takie zgadzają, a jednak się nie zgadzają. A jeśli się nie zgadzają, to tworzą inne struktury, które są oparte na innych relacjach. Bardziej dobrowolnych, nie przymusowych. A w państwie nie ma tego. W państwie jest ten element przymusowy. Dla mnie przynajmniej, tak? Ja to tak definiuję, że w momencie, kiedy zachodzi ten element przymusu, to mamy do czynienia z państwem. Kiedy ten element przymusu zanika, zanika też państwo. Bo to jest też jedno z kluczowych rozróżnień, jeśli chodzi o te interwencje binarne opodatkowanie. To tylko państwo może wymusić, no mafia jeszcze powiedzmy, może wymusić środki na swoje funkcjonowanie siłą. Tak? Każdy inny podmiot musi jakby zasłużyć. Tak? Na to, żebyś ty akurat chciał kupić to dobro, nabyć to dobro, które oferuje, czy też skorzystać z tej usługi. Nie może cię zmusić do tego. Tak? Więc to jest to podstawowe rozumienie. Czy można uznać w związku z tym mafię za państwo i statut na Scenzji? No, mafia na Scenzji prowadzi emerytury. Odpowiem, no bo państwo jest dobre. Powiem w ulubiony sposób jednego z moich wykładowców. Tak i nie. Dlaczego tak? No bo ma faktycznie tą pewną strukturę, która jest charakterystyczna dla państwa, tak? Czyli ma, można powiedzieć, jakieś oddziały funkcjonalne, tak? Bo są ci żołnierze, są ci, którzy tam opracowują strategię, są księgowi, prawda? Czyli jakby Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Obrony i tak dalej. Więc jakaś tam pewna taka struktura w zalążku istnieje, prawda? Jest głowa państwa, tego mafijnego powiedzmy i tak dalej. Więc pod tym względem, czyli jakby mechanizmu funkcjonowania struktury, jest to bardzo podobne, analogiczne, ale z drugiej strony nie. Dlaczego? Że najczęściej, ja nie mówię, że zawsze, ale najczęściej jednak mafia z państwem żyje w symbiozie. Podobnie jak banki. Tak? Czyli, że zabrakłoby państwa, to ta mafia już w zasadzie no, funkcjonowałaby, ale to już nie byłoby to. To jest trochę głupcy. To na przykład powiedzieckiej mafii, że tak jak były problemy bodajże z tymi śmieciami, to no, były problemy, a bo nie, to nawet chodziło o rolę państwa, na przykład rolę opiekuńczą. Jakuza. No opiekowali się, autentycznie. Częściej niż się pierwsza. Znaczy nie, no myślę, że większość z was kojarzy książkę Roberto Saviano, prawda, o Gomorze, prawda? Jak tam opisuje pewne mechanizmy, na przykład to, że spora część odzieży, która trafia do różnego rodzaju sieci w Europie, trafia tam za sprawą właśnie z sycylijskiej mafii, która wynajmuje tych krasów znanych projektantów, którzy po godzinach niejako, ale de facto to jest ich trudna praca, szyją te rzeczy, a później oni transportują swoimi statkami, swoimi kontenerowcami te produkty właśnie do tych sieci odzieżowych. Że możemy sobie nawet testować tego sprawę, ale na przykład bo mogę mieć teraz na sobie marynarkę, która trafiła do mnie dzięki usługom z bliskiej mafii. Już takie może ostatnie pytanie, nawiązanie do problematyki broni masowego rażenia. Jak zapatrujesz się na kwestię krasnali atomowych i ewentualnego użycia?
Wiedziałem, że to padnie. Sam nawet się zastanawiałem, czy tego nie użyć w prezentacji, ale już sobie nie wiem, tak coś to złapie. Dzięki za czujność. Co o tym sądzę? No myślę, że to się wpisuje trochę w tą argumentację, którą przedstawiłem. Także broń sama nie strzela. Tak? Czyli o ile nie zakazuje nikomu posiadania, nie wiem, noży, broni krótkiej, broni długiej, nie wiem, jakichś granatów, czy do celów kolekcjonerskich, czy jakichkolwiek innych, to dlaczego miałbym zabronić tego typu instalacji w ogródku na przykład, prawda? No może być wykorzystana oczywiście w ten nicny, haniebny sposób, ale może być po prostu jako element takiego nie wiem, straszaka. Może też być przy odpowiednich przeróbkach, nie wiem, mogę się mylić, bo nie jestem, prawda, fizykiem jądrowym, ale po odpowiednich przeróbkach może być wykorzystana do generowania energii na potrzeby gospodarstwa domowego, więc nie zawsze musi być to traktowane jako broń. Może zrobić samochód. Także w sumie to nawet by się wpisywało w realizację tego biblijnego hasła przykucia mieczy na lemiesze. No tak mówię, no, sam fakt posiadania jakiejś rzeczy, jakiegoś przedmiotu nie czyni z posiadacza tej rzeczy od razu przestępcą i bandytą, prawda? O ile jest zakaz posiadania broni, tłumaczony tym, że no, jakby każdy miał broń, to przecież na ulicy wszyscy by strzelali, każdy by chciał iść na ulicę, ale nie ma zakazu sprzedaży na przykład noży kuchennych. A równie dobrze każdy z was, ja nie wiem, czy na przykład ktoś z was nie ma tutaj noża kuchennych w sobie i tam zaraz nie będzie chodził i dźgał gdzieś na ulicy, prawda? No więc problem z krasnalem atomowym jest tak psychologiczny, że to po prostu budzi strach. Zresztą podobnie jak z bronią w Polsce, na przykład nie w Teksasie, czy kontekst, to jest ludzie boją się tego i nie chcą żyć w strachu ze świadomością, że ktoś wybuchnie krasnala atomowego i tyle. A również nie strach tego typu, że czyjś dom może na niego zawalić, bo ktoś robi remont i nagle jakąś tam niechcący ściankę działową, ściany nienośną uszkodzi albo nie wiem, ma pracownię chemiczną i jakąś zmontuje tam jakąś bombę i nagle wysadzi się i rozwali pół budynku. Tylko ludzie żyją bez takiego lęku i to nie przeszkadza, bo to jest świadomość. Myślę, że jak dasz ludziom przesłanki do tego, to będą mieli taki lęk. Na przykład jak zaczniesz złożyć jakieś kilogramami chemikalia i dziwne zapachy, to się z twojego Tak. Tak samo jak masz krasnala ogrodowego gdzieś tam w piwnicy, nikt o tym nie wie, to też tego lęku nie będzie. No, nie rozmawiamy o tym, tak, czy ten lęk się bierze z jakiejś metafizycznych, nieuświadomionych źródeł wiedzy, tylko zakładamy, że ktoś wie o tym, żeby coś niebezpiecznego. Myślę, że też jeden ze sposobów, tak, znowu sobie przywołuję Popego, przepraszam, że tak często, ale jego ustalenia są na tyle wyraziste, że dosyć zapadają w pamięć. Sposobu rozwiązania tego strachu, tak, tego problemu. No słynne prawo, to pierwszy ten lepszy, w sensie, że to jest ta konsekwencja logiczna, wprowadzenie tego argumentu o pierwotnym zawłaszczeniu. Tak? Czyli jeżeli ja byłem na tej posesji, na tej działce ze swoim domem pierwszy i sobie wystawiłem, czy zamontowałem tego krasnala atomowego, a ktoś osiedla się jako drugi, no to musi się dostosować. To prędzej ja mam większe prawo do tego, żeby sobie dalej na tej posesji stawiać co chcę, niż ten, kto przychodzi jako drugi. Tak? Oczywiście idealnym modelem, schematem byłoby to, że się dogadamy w ten sposób, że obie strony nie tracą, prawda? Ale generalnie myślę, że zasada jest raczej jasna, oczywista i chyba nie budzi większych sporów. Tak? Że ten, kto jest pierwszy, to on ma to decydujące prawo i ewentualnie, jeżeli ta, powiedzmy, druga osoba, ta, która się pojawia później, faktycznie odczuwa ten lęk, to stara się w jakiś sposób ten lęk wycenić. Tak? Czyli w ten sposób umawia się, że jakiś ekwiwalent tego strachu w jakiejś formie zostaje wypłacony po to, żeby nie zgłaszała jakichś tam roszczeń względem tej osoby. Zresztą można przecież dalej fantazjować, że na przykład idą do sądu i sąd ustala, na ile lęk jest irracjonalny, bo nie ma podstaw, na ile rzeczywiście to jest realne zagrożenie, które narusza agresję, musi być usunięty. Ale to jest po prostu rzecz dla sporu, dla jakiegoś arbitra, który zbada dokładnie, konkretnie przypadek, wszystkie okoliczności i stwierdzi, w tej konkretnej sytuacji nie ma powodu do lęku, jest to całkowicie bezpieczna, albo tak, jest to rzeczywiście mocno
niepewny materiał, który lada chwila może wybuchnąć i to jest wyraźne naruszenie aksjomatu niegresji i trzeba ją usunąć. Tak, to jest to, co często zdarza się, jak to jest właśnie najpiękniejsze z tych libertariańskich założenia ładu spontanicznego. Właśnie, to jest, że nie masz odpowiedzi na wszystkie pytania i nie musisz mieć tego odpowiedzi. Tak? Że nie jesteś ideologiem, który zaplanuje wszystko, nie jesteś sam symbolistą czy innym furierem, prawda? Tylko dajesz ludziom pewien tak zwany framework, pewien schemat, w którym się mają poruszać, ale nie jesteś w stanie tego wszystkiego przewidzieć. To jest właśnie piękne, dla nas piękne, ale niestety dla większości, którzy gdzieś tam się pamiętają, jest straszne. Jeszcze pytanie o Hansa. Hans serio nie zauważył, że nie wiem, istniało takie ekspansjonistyczne państwa jak Imperium Rzymskie, znaczy jak Cesarstwo Rzymskie, jak Imperium Arabskie w VIII wieku, jak Hiszpania, Portugalia, czy nawet Francja, która jeszcze w XIX wieku przecież miała Luizjan. Twierdząc, że powiedzmy liberalizm gospodarczy warunkuje skuteczny ekspansjonizm. No właśnie, to jest, mówię, dlatego zaznaczyłem tu słowo klucz, skuteczny. Bo na ile właśnie można powiedzieć, że działanie Rzymu było skuteczne. Skuteczne było do momentu, kiedy nie zaczęli kombinować, prawda, z pieniądzem, nie zaczęli wprowadzać jakichś takich dziwnych obostrzeń gospodarczych. Czyli pierwsze zaczęły właśnie Anglii i Niderlandy. Znaczy dobra, Niderlandy nie, ale Bank Anglii, tak? Jako pierwszy powstał bank centralny. Więc na dobrą sprawę można pokazać, że tylko powstał w czasach, gdy we Francji panował protekcjonizm, merkantylizm na pełnej. Rozumiem. Więc Francja była w tym momencie w jeszcze gorszej sytuacji niż Anglia. Nie, ja rozumiem, że z tej sytuacji, natomiast patrząc na pojemność, czy to nie jest tak, że to nie jest warunkowane sytuacją ekonomiczną, natomiast z punktu widzenia państwa też jest trochę zależy od tego, jak państwo jest relatywnie mocne w stosunku do innych. Nie do końca zależy od tego, jak bardzo jest liberalny gospodarz. Tak, ale to chyba zależy od między innymi od tego, jak bardzo jest liberalny w stosunku właśnie do innych państw. W danym czasie. Jak silnie wybrać... No to państw, z którymi tam utrzymuje stosunki jakieś. Właściwie mówiąc, ich też tam jakoś nie jest. No nie jest. Mógłby być ultraskuteczny. To zależy w jakiej sferze. Bo jeśli weźmiemy sferę gospodarczą, to Liechtenstein jest bardzo ekspansjonistyczny, biorąc pod uwagę to, że jest wszystkim europejskim rajem podatkowym, ucieczkiem. Chodziło o imperializm. Ale to też jest imperializm. Nie musi być imperializm graniczny. No ale imperializm w takim rozumieniu, jak Hoppe wykłada w paradoksie imperializmu, to chodzi o poszerzanie sfery wpływów czystego państwa rozumianego. Tak? O terytorium i tak dalej. Dokładnie. Tak, ale nie wkraczają do Stanów Zjednoczonych, nie ma warusi wpływu. Dlatego mówiłem, że just way. Duże czynniki. Poza tym, złośliwie mówiąc, Stany Zjednoczone są dużo bardziej ekspansjonistyczne, kiedy są coraz mniej liberalne gospodarczo. Nie no, to oczywiście trzeba pamiętać też, że nie można sprowadzać jakby polityki ekspansjonistycznej czy imperialistycznej wyłącznie do wewnętrznego ustroju gospodarczego takiego czy innego. Jest to wyłącznie tylko jeden z wielu czynników wpływających na... No ale tak mówię, ustroj gospodarczy umożliwia lub nie umożliwia, utrudnia lub ułatwia no tak, finansowanie. No tak, no właśnie na takiej zasadzie bardziej dedukcyjnej, tak? Czy łatwiej jest danemu państwu, które ma masę środków, które może przeznaczyć na kampanię wojenną, czy teoretycznie łatwiej jest takiemu państwu zadziałać, czy takiemu, które w ogóle nie ma środków? To właściwie mówiąc, najbardziej efektywne jest państwo, które jest u szczytu krzywej afery. Że posłużę się tym schematem. W sensie takie, które pozwalało rozwadelom, ale jednocześnie wyzyskuje ich w taki sposób, że to kasuje. Tak. Czyli niekoniecznie. Tak można by przyjąć, tak? Że w takim teoretycznie bardzo modelu istniejącym tylko na papierze tego to wyglądało. Chyba, że Hoppe uważa, że żadne państwo, albo przynajmniej większość z nich, jeszcze do optimum krzywej afery nie doszło, więc teoretycznie jeszcze nie ma takich. Raczej odwrotnie, że wszystkie już przekroczyły i to, które jest najbardziej liberalne, jest najbliżej optimum, ale od tyłu. No dobra, wszyscy dopiero po faktu, że jesteś w stanie stwierdzić, że do przychody znaczy, albo nie, ja wiem, ja pamiętam. Możesz podejrzewać, że jestem mniej więcej. Strasznie się wkurzałem, no bo to robiło takie wrażenie, że właśnie odniesienia do, żeby nie powiedzieć tej anglosaskiej historiografii, także państwa anglosaskie były trochę bardziej liberalne. Dominuje historiografia w wykonaniu anglosasów, no bo z powodów politycznych, więc wrażenie jest takie, że rzeczywiście one się rozwijały szybciej. A co do tego, czy Hiszpanie, Portugalia były aż tak bardzo cofane w
kwestia tego, jak poza tym paradoksem też właśnie polityki ekspansjonistycznej, jak ona jest prowadzona. No, wspomniany Hopper, prawda, on też takie dosyć osobliwe rozróżnienie czyni, że o ile w czasach przeddemokratycznych, tak, czyli przed pierwszą wojną, kiedy dominowały monarchie, to ta polityka ekspansjonizmu to była głównie polityka obliczona na mariaże. Czyli że poprzez małżeństwo jakiegoś księcia z jakąś księżną, jakiś władca uzyskiwał większy obszar i dzięki temu poszerzał swoje regnum, prawda? Czyli że bez jakby wchodzenia tak, na pole walki zyskiwał większy obszar działania. I o ile oczywiście można w historii znaleźć faktycznie takie przypadki, gdzie na przykład korona Aragonii poprzez pewne małżeństwa zyskiwała najpierw Oksytanię, później na Neapol, Sycylię i tak dalej. I na przykład to królestwo później poprzez mariaż z Kastylią otworzyło proto Hiszpanii i tak dalej. Czyli później cesarstwo poprzez Karola V, Niderlandy, Austria i tak dalej. Więc to powiedzmy faktycznie polityka dynastyczna. No ale z drugiej strony masa jest przecież takich przykładów, gdzie jeden król ewidentnie napiera na jakieś inne księstwo czy inne królestwo celem po prostu podbicia. Można podać przykłady, gdzie były wojny sukcesyjne, bo ta dynastia się skończyła i co dalej. Tak, i było w głowie. A okazało się, że szwagier, kuzyn i tak dalej są z różnych dynastii, tam się chodzi, którzy nie mają mieć prawa. No to Jacek partyzele rozstrzyga, ja wiem, ale... Ja, ale jeszcze na ten moment przed samą pierwszą wojną się to opisuje, Hoppe jest słabym przykładem, skoro już nie było. 10 dynastii, które rządziły w Chinach. I żadna z nich nie była legitymistyczna. Taka prawda. Wszyscy to porewolucyjni uzurpatorzy. A Austria? Polecam poczytać Jacka Martyzela. Austria? No a co, teryzjanizm to co? To był taki legitym? No, no wiesz, sankcja pragmatyczna nie jest tak legitymistyczna, bo powiedzmy, jak już mamy wchodzić w takie detale. Papier nigdy nie podważał. Ale przede wszystkim, czy Franciszka Józefa namaścił papież? Popatrz, a Napoleona namaścił. Nie miał wyboru. To nie jest, z tego co pamiętam, może i namaścił, natomiast koronę to sobie Napoleon sam na głowę założył. Nie, to jest inne. No w sumie w takiej sytuacji papież nie miał zbyt wielkiego wyboru. Nie, nie już to jest polityczne. Ile miał wtedy dywizji? Słuchajcie, myślę, że po czasie rezerwacji sali to część